Folium. Rozdział 26. Witam cię serdecznie w kolejnym rozdziale Molium z życia mola książkowego. Audycji dedykowanej różnorakim wrażeniom z lektury, dedykowanej książkom, dedykowanej literaturze oraz temu, do czego owa literatura mnie inspiruje. Jest to więc nie tyle taka stricte literacka audycja, co tak naprawdę bardziej pamiętnikarska, zawierająca w sobie moje subiektywne opinie, moje subiektywne refleksje, mnóstwo spontanicznych dygresji, różne ciekawostki od czasu do czasu wrzucam, czytelnicza i tak dalej i tym podobne. A tak gwoli przypomnienia, to od niedawna, od kilku rozdziałów, na samym końcu każdego z nich dołączam również jeden z moich wierszy ze starszego dorobku, aby przypomnieć sobie ów wiersz samemu, jak również i wyrecytować go tobie dla ciekawości. Dziś tematem rozdziału będzie kolejna książka, jak również kolejna postać pewnego autora. Jest to jednocześnie, tak abstrahując teraz, chwila przerwy i wsłuchuję się w za oknem. Się zastanawiałem, czy słyszę deszcz. Byłoby tak fantastycznie klimatycznie. Już mam sporo tego klimatu zapewnionego, dlatego że tak niecodziennie dzisiejszy rozdział nagrywam nocą. Przypominam sobie teraz jeden z poprzednich rozdziałów Molium, które nagrywałem tutaj, widząc za oknem śnieg. Takie białe połacie, bezkresne śniegu, które wówczas zainspirowały mnie do refleksji na temat Narni, wzbudziły we mnie takie osobliwe odczucia. Pamiętam, jakby to było dzisiaj, a przecież to już jakiś czas temu. Aktualnie mamy lato, właściwie tak myślę, że jest lato, lipiec, piękny lipcowy dzień, właściwie noc, chociaż trochę chłodniejsze dni, ale no, zima już dawno przeminęła. I tak nagrywam Molium. Pory roku mijają, a ja mam kolejną książkę i kolejnego autora, aczkolwiek dzisiejszy autor i dzisiejsza książka również na swój sposób stanowią swego rodzaju zaprzeczenie pewnego znacznie szerszego koła niż tylko takie coroczne pory roku, gdyż jest to twórczość, z którą już zetknąłem się kiedyś, dawno, dawno, dawno temu i w której mocno się zaczytywałem z takim zapamiętaniem. Ona mi bardzo przypadła do gustu wówczas. To było w czasie szkoły podstawowej w tym życiu. I tak myślę, że książki pozyskałem wówczas w bibliotece szkolnej po prostu. Książki o tak zwanym panu samochodziku. Być może kojarzysz ten tytuł, być może gdzieś tam obiło się tobie o uszy. Pan samochodzik, taki cykl. Ja wówczas pełnymi garściami korzystałem z zasobów bibliotekarskich i właściwie z drugiej strony mało pamiętam, co ja wypożyczałem w tamtej bibliotece szkolnej. To chyba nawet moja pierwsza albo jedna z absolutnie pierwszych bibliotek. Przecież tyle czasu temu. Niemniej jednak akurat pan samochodnik zapadł mi w pamięć, dlatego że prawdopodobnie dlatego, że był wyjątkowo właśnie w moim guście. Coś tam mi się bardzo podobało, coś tam bardzo ze mną rezonowało i w rezultacie, o ile nie zapamiętałem prawie nic z fabuły tych książek, o tyle bardzo dobrze zapisało się w mojej pamięci właśnie to, iż seria o panu samochodziku zdecydowanie była dla mnie chwytliwa. Zdecydowanie była jedną z moich ulubionych.
Zbigniew Nienacki i pan samochodzik. To jest dzisiejszy temat Mulium. Dzisiejszej audycji. Tak sięgam pamięcią wstecz właśnie do zaczytywania się tamtymi tomikami pana samochodzika w szkole podstawowej i pamiętam, że prawie wszystkie, jakie mieli tam w księgozbiorze, przeczytałem, oprócz jednej książeczki. Przy czym mówię teraz o tomikach Zbigniewa Nienackiego stricte, dlatego że warto to rozróżnić na tym etapie, zwracając uwagę, iż seria o panu samochodziku to nie tylko książki Zbigniewa Nienackiego, ale myślę, że do tego jeszcze dojdę gdzieś tam chronologicznie wzdłuż dzisiejszego rozdziału Molium. A mam sporo przygotowanych informacji, ciekawostek, tak na temat samej serii, jak i na temat osoby autora. Jak również chciałbym opowiedzieć o moich wrażeniach oczywiście z pierwszej książeczki cyklu, bo co się stało, o czym chciałbym nadmienić, właściwie bardziej niż nadmienić, to, iż postanowiłem jakiś czas temu, tak naprawdę od dłuższego czasu nosiłem się z tą myślą, postanowiłem powrócić do tego cyklu. Po latach. Wydawałoby się takie książeczki dla młodzieży, ale ja miałem ciągle na uwadze to, że one tak skutecznie zapadły mi w pamięć, czyli że tak bardzo efektywnie były w moim guście. Coś tam takiego było, co mnie oczarowało i przyciągnęło bardzo skutecznie. I to mnie aktualnie znowu wabi. To stanowiło inspirację dla mnie, aby znów sięgnąć po ten cykl już dzisiaj, po tych latach. Taka przestrzeń jak gdyby rozdziela mnie z przeszłości, a mnie dzisiejszego. Niemniej jednak miło jest powrócić. Ta perspektywa powrotu do książek, które były dla mnie bardzo takie poczytne i chwytliwe, jawiła się i nadal jawi dla mnie bardzo atrakcyjną. Chciałem sprawdzić, jak będę odczuwał te książki dzisiaj. Czy nadal będą dla mnie interesujące i chwytliwe? Czy nadal coś we mnie pozytywnie poruszą? Czy nadal może znowu się okaże, że będą wybitnie wręcz, czy wyraziliście w moim guście? A może, może nie, może będę miał zupełnie inne odczucia, może coś pomiędzy? Byłem bardzo zaintrygowany. I zdecydowałem się to sprawdzić. Przy czym, o ile w czasach szkoły podstawowej moje zapoznawanie się z serią pana samochodzika było nieusystematyzowane. Nie wiem nawet, czy ja czytałem te książki po kolei. Nawet tego nie pamiętam. Być może była jakaś lista chronologiczna tytułów ujęta gdzieś wewnątrz książki. A być może jej nie było. Mogę jednak, a właściwie powinienem się liczyć z tym, że nie czytałem nawet tych książeczek w kolejności. Natomiast dzisiaj, dzisiaj jest to błogosławieństwo internetu i researchu. Minęło trochę czasu, samochodzików się namnożyło, tych książeczek dalszych, tomów, tomików. I jak najbardziej jest możliwym, żebym posiadał dzisiaj wiedzę o kolejności czytania tego cyklu. Stąd też doszperałem, doszukałem się tej kolejności i zdecydowałem, jaką kolejność obiorę, bo wariantów było kilka. Mogłem czytać te książki przykładowo tak, jak one były pisane, w jakiej kolejności pisał je autor. A mogłem je czytać według kolejności fabularnej, według chronologii, wewnętrznej chronologii fabularnej. Ta kolejność, przyznaję, znacznie częściej przypada mi do gustu. Chociaż nie zawsze, to też nie jest regułą, gdyż na przykład Dune nie czytam w ten sposób. Dune czytam bardziej według właśnie kolejności publikacji. Natomiast książki Isaaca Asimowa, czyli też science fiction, tak jak Dune,
książki Izaaka Asimowa czytam według takiej interesującej chronologii. Jest to właściwie taka hybrydowa kolejność, hybryda kolejności daty publikacji poszczególnych książek, a kolejności fabularnej, wewnętrznej chronologii fabularnej. Hybryda stworzona przez jednego z fanów zresztą twórczości Izaaka Asimowa. Zarówno o Dune, jak również o Izaaku Asimowie, jego jednej z książek opowiadałem już w Molium. Jeżeli interesujesz się gatunkiem science fiction, to zapraszam do odsłuchania dedykowanych tym pozycjom rozdziałów. Natomiast jeżeli chodzi o serię o panu samochodziku, to zdecydowałem się na wewnętrzną właśnie chronologię fabularną, czyli nie taką kolejność, w jakiej autor pisał. Okazuje się bowiem, że autor pisał sobie te książki swobodnie, nieco chaotycznie, czego świetnym przykładem są prequele do serii, gdyż oryginalna seria o panu samochodziku liczy sobie, można by powiedzieć, taki rdzeń oryginalny, liczy sobie 12 części. Czyli takie 100% doświadczenia Zbigniewa Nienackiego. O tym zaraz opowiem gdzieś tam później nieco, może dlaczego ja to tak określam, 100% oryginalnego Zbigniewa Nienackiego. Ale taka, właśnie taki rdzeń serii oryginalnej o panu samochodziku, to mamy 12 tomików, plus 3 prequele, też oryginalny Zbigniew Nienacki. 3 prequele, czyli 3 książeczki, które wyprzedzają akcją, czasem akcji, całą tą fabułę tych 12. I co ciekawe, pisząc tą swoistą trylogię prequeli, autor pisał je od końca. Od końca do tyłu, tak jakby, jeżeli chodzi o odniesienie do chronologii fabularnej tych książek, akcji, to on pisał je do tyłu. Czyli pierwsza książka, w której po raz pierwszy według wewnętrznej chronologii fabularnej poznajemy głównego bohatera, to była ostatnia, którą autor napisał w latach, w których tworzył zresztą ten cykl. Taka ciekawostka. I to nie jest zresztą jedyny przypadek, czy jedyny przykład na pisanie niechronologiczne. W czym myślę, co jest całkowicie w porządku, jeżeli autorowi to odpowiada, wena coś konkretnego dyktuje, to jest jak najbardziej wskazane moim zdaniem, żeby podążać za głosem weny, a nie trzymać się sztucznych reguł i koniecznie na siłę pisać chronologicznie. Co najwyżej ci pierwsi fani mieli troszeczkę konsternacji, nie mając tego przywileju czytania według chronologii fabularnej. Oni musieli skakać po osi czasu, raz do przodu, raz do tyłu. Ci, którzy po raz pierwszy się zetknęli z panem samochodzikiem. Natomiast dzisiaj mamy ten luksus wyboru, że możemy czytać albo tak, albo tak. Ja właśnie zdecydowałem się czytać według wewnętrznej chronologii fabularnej, rozpoczynając od tych prequeli. Naturalne. Co mnie osobiście cieszy, to to, że w tym czasie w szkole podstawowej, kiedy ja byłem oczarowany panem samochodzikiem, ja właściwie nie wiem dokładnie, co ja czytałem. Na przykład nie wiem, czy czytałem te prequele. Nie wiem, czy one się mieściły w zbiorze tych książeczek, z którymi się wówczas stykałem. I to mnie cieszy, dlatego że dzisiaj zdecydowanie mam gwarancję, że zapoznam się z bardzo kompletną, z bardzo kompletnym zestawem tych książek. Czyli niczego nie pominę. Chociaż ambicji do przeczytania całego cyklu, czyli Zbigniew Nienacki plus inni, takich ambicji bynajmniej jeszcze nie mam, żeby aż tak się w to wkręcić. Chociaż kto wie, może się pokuszę. Może się pokuszę, ale na dzień dzisiejszy za wcześnie, żeby stwierdzać, czy aż tak daleko będę chciał zajść w tej materii. Póki co, moim celem jest zapoznanie się z oryginalną serią, czyli te kilkanaście książek Zbigniewa Nienackiego, włącznie z prequelami do serii. Jeżeli chodzi o sam cykl zerkam w notatki, jest określany
Ktoś określił ten cykl jako cechujący się wartką akcją, przygodą oraz świetnymi opisami przyrody i życia na biwakach. Tak można by esencjonalnie opisać, o czym w ogóle ten cykl jest. Chociaż ja teraz nie zamierzam tak stricte charakteryzować całego, zresztą nawet nie mam podstaw ku temu. Wolałbym to robić po lekturze niż na bazie samych jakichś tam tylko streszczeń, napisów czy recenzji innych osób. Ale tak dla ciekawości przytaczam ten cytat, żebyś miał czy miała takie względne pojęcie, z czym to się je, co to w ogóle jest. Ten cykl o panu samochodziku, o czym to jest? Można by tak ogólnie stwierdzić, że są to takie powieści przygodowe, ale w sporej mierze o takim smaku detektywistycznym. Docenia się w panu samochodziku to, że badanie historii, badanie archeologii, śledzenie różnych tropów, dociekanie, dokopywanie się różnych informacji Zbigniew Nienacki przedstawia w formie takiej właśnie detektywistycznej. Takiego tropiciela trochę tajemnic, tropiciela zagadek, takiego właśnie detektywa, który tylko teoretycznie jest na przykład historykiem sztuki, czy interesuje się archeologią, historią, a w praktyce to co on robi, angażując się we własną pasję, w sporej mierze przypomina taką detektywistyczną pracę. Więc to jest poczytywane za jeden z głównych atutów tej serii, za taki bardzo charakterystyczny rys, który nadał jej autor, czyli tą detektywistyczną żyłkę. Aczkolwiek ten cytat również świetnie to ujmuje. Wartka akcja, przygoda, świetne opisy przyrody i życia na biwakach. Niby ten cytat wystarczył, żeby dać szansę tym książkom, nie wiedząc o nich zupełnie nic innego. Dlatego przytaczam ten cytat, bo być może i Ciebie zainspiruje, kto wie. I teraz tak, troszeczkę z faktów. Jeżeli chodzi o te prequele, tą trylogię prequeli, to one powstawały w latach 1957-1961. I pierwszy chronologicznie tom tej trylogii został oznaczony numerkiem 0. One zostały z tego czasu ponumerowane na potrzeby konkretnego wydania. I co ciekawe, pierwszy właśnie tom tej trylogii nadano mu numerek 0, gdyż decyzja o jego włączeniu do serii zapadła już po rozpoczęciu druku. Czyli tak na ostatnią chwilę, ale zdążono jeszcze dołączyć ten tomik, dołączając po prostu numerek 0. Sprytnie, sprytnie. Ale cieszę się, że tak się stało. Co ciekawe, jeszcze tak gwoli stricte ciekawostki dodam, że śledząc różne opracowania dotyczące kolejności lektury, czy robiąc samodzielnie research, można bardzo łatwo wpaść w pewną konsternację. Kopiąc w samochodzika w kolejnych tomach, na Wikipedii czy gdzie indziej. Można bardzo łatwo wpaść w konsternację polegającą na tym, że nie jeden tom z tej serii został wydany pod różnymi tytułami. Czy był wydawany pod różnymi tytułami zupełnie. Co może bardzo w rozterkę wprowadzać, bardzo mylić i przydałoby się mieć świetne jakieś opracowanie tego. Ja do takiego szczęśliwie trafiłem, gdzie każdy z poszczególnych tomików ma dołączoną informację, pod jakim tytułem również jeszcze był wydawany, dzięki czemu można uniknąć tej rozterki całej z tymi tytułami. No być może nawet opracowanie tej kolejności dołączę gdzieś do Mulium na stronie audycji. Może się przyda. W każdym razie, wracając do tych prequeli, czyli mamy 57 do 61 lata powstawania tych prequeli, kilka lat później, czyli w 64 do 85, autor w tym okresie tworzył ten taki rdzenny cykl już tych właściwych przygód pana samochodzika. 12 tomików.
W tychże tomikach, jak mam zapisane w notatkach, pokazywał, że, cytuję, można przeżyć przygodę, poznając historię Polski, jej zabytki, a także walcząc o zachowanie przyrody. Przeżyć przygodę, poznając historię Polski, zabytki, a także walcząc o zachowanie przyrody. Brzmi tak etycznie, czysto, troszeczkę moralizatorsko może, ale to jeszcze zweryfikujemy z biegiem tomików, czy będę miał wrażenie moralizatorstwa. Za wcześnie, by mówić po jednym, bo jeden mam już za sobą, ale to tylko jeden. I z tego jednego nie mam jeszcze takiego wrażenia. Może dlatego, że to jeszcze nie jest ta właściwa przygoda. Kto wie. W każdym razie, interesujące zestawienie. Kojarzy mi się z taką edukacją w formie zabawy, w formie rozrywki. Z nadaniem edukacji formy rozrywkowej właśnie, która będzie angażować aktywnie, a nie tylko zmuszać na kanwie obowiązku do tego, żeby się nią interesować. Myślę, że to jest świetna perspektywa. Mieć podaną na tacy wiedzę, ale w atrakcyjnej formie. Co dalej? Patrzę sobie w notatkach, o czym chciałem powiedzieć. Właśnie. Nowe wydania. Generalnie moglibyśmy pana samochodzika postrzegać jako swego rodzaju znowu archaizm czy wykopalisko samo w sobie. To tak żartobliwie brzmi, że sam pan samochodnik stał się troszeczkę wykopaliskiem i dinozaurem. Może przesadzam trochę, ale tak naprawdę to tylko kwestia formalna, czyli kiedy został napisany, no to już kilka dekad wstecz. A tak naprawdę jest przecież to nadal moim zdaniem jak najbardziej chwytliwa powieści, które pod tym kątem mogą być ponadczasowe jak najbardziej, jeszcze przez niekrótki czas. Niemniej jednak warto wiedzieć, że nowe wydania są stosunkowo niedawne, co daje do myślenia, że faktycznie nadal ta seria cieszy się popularnością, cieszy się zainteresowaniem, co o czymś świadczy. Bo przykładowe najnowsze wydania tej serii miały miejsce w roku 2010 czy wręcz 2015. Mowa o wydawnictwach Siedmiork czy Edipress Kolekcja S.A., gdzie włączono pana samochodzika obok bodajże książek Adama Bartaja. Nie jestem pewien. Ale tam była seria generalnie różnych przygodowych powieści dla młodzieży. I znalazła się tam również cała seria pana samochodzika. 2015 to przecież tuż za rogiem. Bardzo niedawno. Więc no to daje do myślenia. Ja się bardzo cieszę, że jest to tak świeża rzecz, świeża kolekcja, że seria cieszy się nadal zainteresowaniem, żywym zainteresowaniem. Mówiłem o tych 12 tomikach, jeżeli chodzi o oryginalną serię Zbigniewa Nienackiego, 100% Zbigniewa Nienackiego. I teraz wyjaśnię, dlaczego tak to określiłem, że 100% Zbigniewa. Ano dlatego, że jeszcze przed śmiercią autor pracował nad innymi częściami pana samochodzika, w tym nad takim tomikiem pod tytułem Nieuchwytny kolekcjoner. Nie dokończył go, ale za to dokończył ten tomik jego przyjaciel i uczeń Jerzy Ignaciuk. On dokończył ten tomik zgodnie z wytycznymi, właściwie sugestiami Zbigniewa i opublikował go pod pseudonimem Ten tomik wyszedł pod nazwiskiem Zbigniewa Nienackiego jeszcze, natomiast co ciekawe, ów Jerzy Ignaciuk później publikował dalsze tomiki, które już napisał samodzielnie od podstaw i publikował je pod pseudonimem Jerzy Szumski. On był, o ile dobrze pamiętam, pierwszym wręcz autorem po Zbigniewie Nienackim, który kontynuował
w ogóle całą tą serię. Podobnie jak Duna, oryginalny cykl Duny składający się z 6 tomów autorstwa Franka Herberta po jego śmierci po jakimś czasie, ten cykl został kontynuowany przez syna Franka wraz jeszcze we współpracy z innym pisarzem Kevinem J. Andersonem. Tak i tutaj mamy do czynienia z kontynuacją sagi cyklu o panu samochodziku. I właśnie ów Jerzy Ignaciuk, pseudonim Jerzy Szumski, był prawdopodobnie pierwszym autorem, który ową serię podjął i kontynuował dalej, rozwijając dalej. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten pierwszy tomik, czyli Nieuchwytnego kolekcjonera, to mamy więc coś, co Zbigniew napisał, ale nie dokończył, kończy to jego przyjaciel. Stąd też tutaj mamy nie 100% Zbigniewa, tylko jakiś troszeczkę mniejszy udział. I jest jeszcze jeden tomik. Jest to tomik, który teoretycznie nie ma nic wspólnego z panem samochodzikiem. Jest to młodzieńcza powieść Zbigniewa Nienackiego z lat 50. pod tytułem Zabójstwo Herakliusza Pronobisa. I tą akurat powieść zakończył. Niestety, albo stety, została ona przerobiona przez Ignaciuka. Swoją drogą mnie intryguje dlaczego. Dlaczego nie została po prostu wydana, tylko przerobiona. Ale do tego się jeszcze nie dokopałem. W każdym razie ową powieść Jerzy przerobił i znowuż z tego właśnie powodu nie mamy tych 100% Zbigniewa Nienackiego, tylko jakiś tam uszczerbek w związku z tym, że ktoś inny maczał w tym palce. Niemniej jednak, te dwa tomiki, które teraz wspomniałem, zostały włączone do kanonu oryginalnej serii, wzbogacając ją o dwie nowe pozycje, stąd też można postrzegać oryginalną, rdzenną serię jako nie 12, a 14 książeczek, plus oczywiście trylogia prequeli. Jak powiedziałem, seria o panu samochodziku była kontynuowana. Stało się tak, czy mogło się tak stać w związku z tym, że spadkobiercy praw autorskich do tej serii wyrazili taką po prostu zgodę na to, żeby owa seria była kontynuowana. Stąd też zaczęło mieć to miejsce. I tak jak mówiłem, Jerzy pierwszy zaczął stawiać pewne kroki w tej materii, ale byli i inni. I jeżeli zerknęlibyśmy sobie na Wikipedię, to moglibyśmy być pod wrażeniem wręcz, jak wielu autorów partycypowało do dziś w tym świecie pana samochodzika. Powstało kilkadziesiąt, a może już nawet ponad 100 dodatkowych tomów, kolejnych tomów serii. Niestety nie wszystkich z nich bohaterem jest pan samochodzik. To się gdzieś tam z biegiem czasu zmienia. Stąd z biegiem czasu wręcz porzucono w ogóle tą markę pana samochodzika, żeby już tego tak nie akcentować, w związku z tym, że z tytułowego pana samochodzika, bo jest to pseudonim głównego bohatera Tomasza, pan samochodzik, tytułowego pana samochodzika już nie było tak naprawdę w serii tomu, więc mijało się stanem używanie tej marki w tytule. Niemniej jednak robi wrażenie ilość tych książek, która powstała oraz jak wielu autorów brało udział do tej pory i bierze nadal w kontynuacji, w rozbudowywaniu tego cyklu, tego świata. Co ciekawe, jednym z tych autorów partycypujących w cyklu o panu samochodziku po śmierci Zbigniewa Nienackiego był Tomasz Olszakowski. A jeżeli nie kojarzysz Tomasza Olszakowskiego, to może powiem Andrzej Pilipiuk, bo to jedno i to samo, jedna i to sama osoba. Andrzej Pilipiuk, dobrze znany, świetnie znany z trylogii Dziennik Norweski, o której opowiadałem w jednym z poprzednich rozdziałów Molium i która mi się bardzo podobała.
bardzo mi się podobała. I no, dosyć mnie zaskoczyło, że Andrzej napisał aż 19 według Wikipedii, 19 powieści w ramach cyklu o panu samochodziku. Wow! Ha. To jest jeden z poważniejszych argumentów, który skłania mnie do tego, żeby dać szansę samochodzikom również nie spod pióra Zbigniewa. Andrzej Pilipiuk. Dlatego, że dziennik norweski mi się spodobał. Przypadł mi do gustu. Jeżeli interesujesz się poznaniem tej przewrotnej książki, właściwie książek, to zapraszam do posłuchania tamtego rozdziału Molium o dzienniku norweskim. Zaiste epicka historia jest w nim przedstawiona. Tak pokrótce mówiąc, żeby wspomnieć, wynankować, to jest to opowieść o chłopcu uzdolnionym, chłopcu, który jednakowoż jest bodajże z domu dziecka i ma częściową amnezję, nie za bardzo wie, kim jest i no, nie za bardzo dobrze mu się żyje w rzeczywistości go otaczającej, zresztą niezbyt atrakcyjnej w tamtych czasach w Polsce. I nagle dzieje się coś niesamowitego. Niemalże jakby się czytało małą księżniczkę, czy małego księcia, czy coś w tym rodzaju. Coś niesamowitego, bo tylko, że w dzienniku norweskim to się dzieje na początku, a nie pod koniec. To jest w ogóle wypas, że już na początku dostajemy ogromną, taką epicką, fenomenalną zmianę, obrót o 180 stopni w życiu głównego bohatera, gdzie główny bohater nagle znajduje się w epicentrum wydarzeń dynamicznych, nie wiadomo skąd. Okazuje się, że ma bogatą rodzinę, czy bogate koneksje, które bardzo szybko jakby wyjmują go, wyławiają z tej ciężkiej, ponurej, szarej polskiej rzeczywistości i przeprowadzają w ogóle do innego kraju, dając mu w ogóle środki, ma wypłacaną pensję, tak jakby kieszonkowy w cudzysłowie, ma załatwioną szkołę, może się nawet uczyć w domu, a do szkoły tylko od czasu do czasu chodzić, zdawać egzaminy, no rewelacja. Ma nawet posiadłość na własność, ha! W której może mieszkać sam generalnie, no, no żyć nie umierać generalnie, no. Przewrotna powieść, dlatego że mamy w niej do czynienia również z takim osobliwym poczuciem humoru. Ja trochę tęsknię za nią, jak teraz sobie ją wspominam. Przewrotne poczucie, osobliwe poczucie humoru. Jestem ciekaw, czy ono występuje tylko w tej trylogii, czy jest również charakterystyczne dla innych powieści Andrzeja Pilipiuka. Takie dosyć osobliwe i jak o tym teraz mówię, to bardzo mnie zachęca do sięgnięcia po inne książki Andrzeja, do zrobienia jakiegoś research, żeby coś tam sobie zapewnić, bo to było dosyć takie unikatowe poczucie humoru. Nie takie standardowe, stereotypowe, tylko takie unikatowe. Było tam trochę wręcz surrealizmu. Może nawet więcej niż trochę w tej książce. Ja tam w detalach opisuję w tym Molium, dedykowanym dziennikowi norweskiemu, różnorakie przykłady surrealistycznych wręcz wydarzeń, scenek, motywów. Zrobiło to na mnie wrażenie. Bardzo ciekawa książka, napisana w taki dosyć oryginalny taki sposób. Niekonwencjonalny, rzekłbym. Niekonwencjonalny. Więc stąd ja się ucieszyłem dosyć, że Andrzej Pilipiuk nie tylko partycypował w świecie pana samochodzika, co jeszcze napisał tak wiele tomików, czyli 19. Miło, bardzo, bardzo miło wiedzieć. Co dalej? Jeżeli chodzi z ciekawostek wokół cyklu i wokół troszeczkę samego autora, czy do tego wrócimy po wrażeniach z pierwszego tomiku za jakiś czas w tym rozdziale, ale jeszcze nadmienię, że istnieją książki takie trochę zakulisowe o twórczości Zbigniewa Nienackiego i jego osobie. Jedną z nich jest książka pod tytułem Pan Samochodzik i jego autor, autorstwa Piotra Łopuszańskiego, a inną jest Zbigniew Nienacki, życie i twórczość, autorstwa Mariusza Szylaka.
Ciekawe, ciekawe, co by tam wynikło z lektury tych książek, to też mnie dosyć intryguje. Warto wiedzieć, że są takie książki. Takie właśnie zakulisowe, poszperać pod maską, co tam było. Ja zawsze uwielbiałem to robić, mówiłem to w Molium. To jakby chociaż śledząc listy Franza Kafki do Mileny Jesiańskiej i inne różne takie backstage'owe pozycje, żeby tak rzec. No ale okej. Jeszcze wracając do cyklu o panu samochodziku. Cykl cieszył się popularnością w Polsce. Niemałą, a właściwie dużą. Czego jednym z dowodów jest chociażby to, że był ekranizowany i to niejednokrotnie. A mianowicie zostało nakręconych kilka filmów fabularnych oraz serial telewizyjny. Chociaż z drugiej strony mówi się, że realiów książki i klimatu serii, czyli Polski lat 60. 70. trzymają się tylko film. Film Wyspa Złoczyńców. Nie jestem pewien, czy ma faktycznie tytuł Wyspa Złoczyńców, ale jest tam podstawie tego tomika Wyspa Złoczyńców i serial Samochodziki Templariusze. Czyli no, słabo się ocenia resztę tych produkcji. Być może one są znacznie bardziej tylko inspirowane co najwyżej panem samochodzikiem, ale nie za dobrze się trzymają tego, co w samych książkach było, co mi się znowu kojarzy z ekranizacjami trylogii o Jasonie Bourne. Też o tym nagrywałem. Być może kojarzysz postać Jasona Bourne'a, taka koncepcja takiego nowoczesnego, trochę bardziej współczesnego Jamesa Bonda, mniej takiego komiksowego i szpanerskiego. Interesująca figura. Na podstawie powieści Roberta Ludluma ekranizacje, które jednakowoż niemalże nijak mają się do zawartości książek, o czym opowiadam znacznie szerzej w jednym z poprzednich rozdziałów Molium. Znowu serdecznie zapraszam, jeżeli Cię to interesuje. Wracając do owych ekranizacji, posłuchałem wywiadu z jedną z osób, która odegrała kluczową rolę w życiu Zbigniewa Nienackiego. O tym później też opowiem znacznie, znacznie szerzej dzisiaj, tego wieczoru, klimatycznego, lipcowego wieczoru ze Zbigniewem Nienackim. Posłuchałem tego wywiadu, co ciekawe, jest na YouTubie dostępny, oczywiście będzie odnośnik w notatkach do tego rozdziału. I w owym wywiadzie jego bohaterka wypowiada się na temat stosunku autora do owych ekranizacji, mówiąc, że on zdecydowanie kręcił nosem względem tych produkcji i bardziej je tolerował, niż był z nich zadowolony, czy miał o nich jakieś pozytywne zdanie. Co daje do myślenia. Mówi, że był on bardzo wymagający wobec siebie i innych. To taka ciekawostka, smaczek, co autor sądzi na temat ekranizacji. Ale teraz zajmijmy się generalnie już stricte pierwszym tomikiem z cyklu o panu samochodziku. Pierwszym tomikiem również z trylogii prequeli jednocześnie pod tytułem Pierwsza przygoda. Pierwsza przygoda pana samochodzika. I cóż w tej pierwszej przygodzie? Poznajemy postać głównego bohatera przede wszystkim. To jest wiekopomna chwila w ogóle, kiedy się nam jawi. W jakich okolicznościach, w ogóle w jakiej postaci? Na imię ma Tomasz. Bardzo interesujące. Mój imiennik. Świetnie, bardzo się cieszę. Mieszkający w Łodzi. Zresztą, co ciekawe, w Łodzi urodził się autor, czyli Zbigniew Nienacki. A tak naprawdę Zbigniew Tomasz Nowicki. Gwoli ścisłości. Gdyż Zbigniew Nienacki jest pseudonimem artystycznym. Co ciekawe, znowuż, skąd ten pseudonim? Ciekawa jest geneza trochę tego. Otóż, jeżeli prześledzić życiorys Zbigniewa Nienackiego, czy jak wolisz, Nowickiego, to można się doszukać, że on tam miał sporo takich zawirowań politycznych, kontrowersyjnych, różnych, tam były charakterystyczne dosyć czasy i realia wówczas.
I z pewnych względów on w którymś momencie nie mógł, miał zabronione publikowanie w Polsce pod swoim bynajmniej oryginalnym nazwiskiem. Ale okazało się, że ktoś poradził mu, żeby użył konceptu pseudonimu. I pod pseudonimem już jak najbardziej publikować się mu udało. Stąd ów Zbigniew Nienacki. Ale wracając do postaci Tomasza, bohatera pana samochodzika. Tomasz jawi się nam, czy poznajemy go jako studenta historii sztuki, który dorabia sobie pracując na pół etatu w czasopiśmie. A co ciekawe, autor swoją karierę również rozpoczynał od bycia dziennikarzem. Czyli kolejny taki wspólny mianownik, jakaś część autobiograficzna w panu samochodziku. Nie jedyna zresztą. Takie smaczki, takich smaczków możemy sporo odnaleźć tu i ówdzie wzdłuż serii. I Tomasz w tej swojej pracy w czasopiśmie na pół etatu zajmował się informowaniem o zabytkowych obrazach w starych kościołach lub o odkryciach dokonywanych przez historyków sztuki i archeologów. Student historii sztuki. A jednocześnie dziennikarz. Co ciekawe, kolejny wspólny mianownik. Gdzieś tam można wyczytać o autorze Zbigniewie, że jego namiętnością stała się historia i archeologia. Każdego lata jeździł z ekspedycjami archeologicznymi i podpatrywał prace naukowców. Dokładnie to samo znajdziemy dotyczące Tomasza w tym pierwszym już tomiku. On w niejednym miejscu wspomina właśnie o tym, że również miał zwyczaj wyjeżdżania sobie na takie obozy, akcje, ekspedycje archeologiczne. Jak najbardziej. Czyli kolejny wspólny mianownik, kolejny ślad autobiografii. I dalej. Autor wypowiada się o powieściowym Tomaszu w ten sposób. Mój bohater jest taki, a nie inny, ponieważ właśnie ja mam taką postawę wobec życia. On jest taki, jakim ja chciałbym być i jakim staram się zostać. Bardzo interesujące uchylenie takiej zakulisowej informacji. Dla każdego fana, myślę. On jest taki, jakim ja chciałbym być i jakim staram się zostać. Ja wspominałem o Andrzeju Pilipiuku i Dzienniku Norweskim. I motywy powstania Dziennika Norweskiego były podobne. Andrzej Pilipiuk tworzył tą powieść jako rodzaj spełnienia swoich marzeń, jako zapewnienie sobie życia, jakiego chciał, zapewnienie sobie doświadczenia, jakiego naprawdę interesowało, a jakiego nie mógł sobie zapewnić w tak zwanej rzeczywistości. Ale był pisarzem, miał talent, mógł sobie je zapewnić na kartkach papieru czy maszynopisu. Stąd nie myśląc długo, być może po prostu po to sięgnął i tak powstał Dziennik Norweski, rozłożony dosyć w czasie, co prawda, ale powstał i prawdopodobnie w sporej mierze spełnił autora, zaspokajając jego pragnienia. I tak podobną informację otrzymujemy tutaj, czytając, że właśnie Tomasz, bohater pana samochodzika, jest taki, jakim ja, czyli Zbigniew Nienacki, chciałbym być i jakim staram się zostać. Interesujące. Jak mówi o sobie sam Tomasz w powieści? Wątły, szczupły, chorowity, nie miałem w sobie nic z poszukiwacza przygód i podróżnika. To jest w ogóle takie na swój sposób ciekawe i osobliwe troszeczkę, że Tomasz nie jest właściwie takim Indianem Jonesem. Indianem Jonesem, czy jak to tam powiedzieć. Nie jest tego rodzaju przebojową figurą. Nie został w ten sposób wyrysowany. Wręcz jak tutaj widzimy, wątły, szczupły, chorowity, ale to nie jest jedyna kwestia. Tam zaraz dojdę do kolejnych rzeczy, cech jego charakteru czy osobowości, które zdawałyby się bardziej przeczyć jego roli niż jej sprzyjać czy harmonizować. Przyjęło się z jednej strony postrzegać Tomasza jako właśnie takiego detektywa, który świetnie rozwiązuje te zagadki, podąża za tropem, ma pewien honor, kodeks etyczny i tak dalej, tym podobne. Wiele przygód,
ale z drugiej strony, no, nie jest to taka postać, która wygląda na takiego człowieka, na taką osobę, która właśnie ma tyle przygód, prowadzi taki przebojowy styl życia i tak dalej i tym podobne. To ciekawy kontrast, o, tak to ujmę. Jeżeli chodzi o charakter Tomasza, zapisałem sobie w notatkach, że sprawia wrażenie przekonanego o własnej wartości, choć z drugiej strony obawiającego się o naruszenie owej. Tak, ja początkowo miałem takie wrażenie, że on jest trochę zadufany w sobie, trochę ma wybujałe to poczucie własnej wartości, takie wywyższone. Kojarzyło mi się z cynikiem. Właśnie, ja go postrzegałem początkowo jako cynika i się nad tym zastanawiałem, bo absolutnie nie pamiętałem takich wrażeń z tej szkoły podstawowej kiedyś tam. I moje pierwsze wrażenie, co ciekawe, z Tomasza nie było zbyt atrakcyjne czy przychylne. On tak z przekąsem, tak troszeczkę ironicznie wypowiadał się na różne tematy, w moim odczuciu, cynicznie wręcz, co nie zrobiło na mnie zbyt dobrego wrażenia. W którymś momencie Tomasz stwierdza coś takiego: niczego na świecie nie bałem się tak jak śmieszności. To też interesująco puentuje jego charakter. Niemniej jednak pierwsza wątpliwość względem oceny Tomasza jako właśnie takiego cynika, czy takiej ironizującej osoby, nie liczącej się z innymi ludźmi specjalnie, pierwszą wątpliwością był ten oto cytat. Mimo tej wesołości była jakby smutna. Tomasz opisuje w tym cytacie pewną kobietę. Mimo tej wesołości była jakby smutna, a może ten smutek wyczuwała tylko moja zarozumiałość. I to dało mi głęboko do myślenia te słowa, że a może ten smutek wyczuwała tylko moja zarozumiałość. Ha. Osoba, która jest faktycznie totalnie cyniczna, ironizująca i nie liczy się z innymi ludźmi, jest przekonana o własnych racjach, absolutnie. Widzi tylko czubek własnego nosa. Moim zdaniem nigdy taka osoba nie przyznałaby się, czy nie wzięłaby w ogóle pod uwagę, że jest zarozumiała. Wręcz obraziłaby się na ciebie, gdybyś sugerował, czy sugerowała jej w ogóle przez chwilę taką rzecz, że może jest jakiś choćby cień zarozumiałości obecny w jej postawie życiowej. Natomiast tutaj otrzymujemy wyraźne słowa, wyraźnie świadczące o tym, że Tomasz miał tyle jakby wglądu w siebie, samooceny, żeby być świadomym tej zarozumiałości, tego komponentu konkretnego, aspektu swojej osobowości. To stało się dla mnie takim światełkiem nadziei i sprawiło, że przestałem już tak się obawiać uprzedzeń, obawiać tych początkowych negatywnych wrażeń na temat Tomasza. Miałem takie wówczas odczucie, że no, może jednak będą z niego ludzie. Może jednak będzie w porządku gość. No i dalej, co ciekawe, wzdłuż powieści już on nie robił na mnie wrażenia takiego cynicznego. Za to zaczął robić na mnie wrażenie takiego, jakby to powiedzieć, może myśliciela to za dużo powiedziane, ale takiego troszeczkę romantyka, osoby, która gdzieś tam trochę buja w obłokach, też za dużo powiedziane, ale nie wiem, jak to delikatnie określić. Taka refleksyjna trochę postawa. Najbardziej mi się to kojarzy z takim romantyzmem i romantycznym myślicielstwem, zastanawianiem się nad różnymi kwestiami, bez takiej inwazyjności znowuż przebojowej. Jest taki ciekawy, urokliwy na swój sposób wątek, motyw w tym pierwszym tomiku o panu samochodziku. Kobiety zapoznanej w cudzysłowiu na ławeczce na pewnym placyku w Moskwie.
gdzie on tam trafia, Tomek, Tomasz trafia tam gdzieś w którymś punkcie akcji, fabuły i przebywa trochę czasu w tej Moskwie, od czasu do czasu odwiedzając pewien placyk. On chyba nazywał się psim placykiem, tak zabawnie. I na tym placyku napotyka pewnego starszego pana oraz pewną kobietę młodą na ławeczce. I ta kobieta zwraca jego uwagę i on ją spotyka później. Właściwie nie nawiązuje w ogóle z nią kontaktu, innego niż wzrokowy przynajmniej, przez większość czasu w książce, ale spotyka ją od czasu do czasu i myśli o niej gdzieś się tam przewijają między stronicami, między wierszami. Daje nam do myślenia autor, że Tomasz myśli o niej. Myśli, zastanawia się, że ona gdzieś tam chodzi mu po głowie. Nieinwazyjnie, ale jednak chodzi. Nie ma na niej fioła, ale jednak rozmyśla o niej, rozmyśla. I to jest właśnie ten delikatny, myślicielski romantyzm Tomasza, który się objawia w pierwszym tomiku, który tak jakby zacząłem go odczuwać i jakby to odczucie dominowało już do końca w tej książce o Panu Samochodziku. Taka troszeczkę romantyczna, myślicielska dusza. No ale dalej, co jeszcze o charakterze Tomasza? Skłonność do pracy niezorganizowanej i niesystematycznej, czy niechęć do porządku. Do tych rzeczy się przyznaje, dosłownie. Praca niezorganizowana, niesystematyczna i niechęć do porządku. Czy to nie brzmi romantycznie? Definitywnie brzmi to romantycznie dla mnie. Nic bardziej romantycznego niż chaos, czy raczej spontaniczność. Inny cytat, stanowiący kolejnego puzzla w tym kontraście, w kwestii tego kontrastu, że Tomasz nie jest takim Indianem Jonesem, tylko bardziej taką zaskakującą postacią. Nigdy nie lubiłem podróży. Nawet tych niedalekich. A przecież prawie ciągle, szczególnie w początkowym okresie mojej pracy dziennikarskiej, znajdowałem się w drodze. Taki paradoks. Zresztą, przecież w ciągu tego pierwszego tomiku już Tomasz dużo podróżuje. Najpierw trafia do tej Moskwy. W ogóle generalnie cała rzecz ma miejsce na Dalekim Wschodzie. Na wschodzie i Dalekim Wschodzie. Jeszcze bardziej Dalekim Wschodzie. Moskwa, później Syberia, tylko na początku Polska, ale Polska jako taki bardziej punkt wypadowy, przez jakiś czas jesteśmy w Polsce, później wreszcie wyruszamy, wreszcie pakujemy plecaki, wyruszamy z głównym bohaterem w podróż i do końca książki już zostajemy za granicą, aby tylko na chwilę wrócić do Polski już na sam koniec zwieńczenia akcji, żeby dopiąć rzeczy na ostatni guzik, rozwiązać zagadkę, spuentować, wszystko objawić, odkryć. Natomiast sporo akcji dzieje się tak naprawdę poza Polską, czyli w tym przypadku konkretnie w Rosji. Są te podróże, jest dużo tych podróży. Autor podróżuje pociągami, w tym koleją transsyberyjską, co ciekawe. Podróżuje samolotem, takim aeroplanem, chyba bodajże dwupłatowcem. Oj, to była zresztą przebojowa przygoda swoją drogą. Podróżuje nawet takimi troszeczkę, ja wiem, czy to był rodzaj amfibii, czy jakiegoś specjalnego wojskowego samochodu, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale żeby się, że tak powiem, przebić, przedostać przez zamarzające rzeki, jakieś tam bagna, to mi bardzo teraz się kojarzy z Tomb Raiderem, ekranizacjami, tą pierwszą częścią szczególnie, gdzie tam było dużo właśnie podróżowania po bardzo różnych warunkach, takich również dziewiczych, to takie coś również tutaj odnajdujemy i w tym momencie to już nie Indiana Jones, tylko taki męski Lara Croft, męski odpowiednik Lary Croft. I myślę, że to jest nawet lepsze porównanie niż z Indianą Jonesem. Więc mamy dużo tych podróży i teraz
jeżeli on jest chętny i nie widzimy właściwie w powieści, żeby miał jakąś szczególną awersję do tego, on normalnie traktuje to, wydaje się traktować tę podróże jako rzecz, jako zrozumiałą rzecz, jako coś, co jest zrozumiałym, że jest potrzebne, żeby się tym zajmować, żeby to przedsięwziąć, a z drugiej strony mówi, że nigdy nie lubił podróży. No to wydaje się jedno z drugim przeczyć, kontrastować. Intrygujące, intrygujące. Innym cytatem, troszeczkę tak obierającym go z tej aury Indiana Jonesa, jest cytat: zawsze odczuwałem strach przed lekarzami, przed szpitalem, mdlałem czując zapach eteru. Tak, to jest kolejna interesująca kwestia, czyli mamy dosyć intrygujący, czy nieco kontrowersyjny obraz Tomasza przebojowego, Tomasza, który ma mnóstwo przygód, a jednocześnie nie lubi podróży, boi się szpitali, lekarzy, ma skłonność do pracy niezorganizowanej, niesystematycznej, niechęć do porządku, jest trochę romantykiem. Co dalej? Jeżeli chodzi jeszcze o ten romantyzm, to za chwilę przytoczę cytat o misji. Misji, jakie się podejmuje. Ale o co chodzi? Tutaj troszeczkę kilka słów wstępu zarysuję fabuły pierwszego tomu. Otóż Tomasz w którymś momencie odnajduje, jest po prostu, ktoś tam robi, robione są porządki w jego, o ile dobrze pamiętam, w jego mieszkaniu są robione jakieś tam porządki, na potrzeby których podłoga zostaje wyłożona jakimiś gazetami, jakąś makulaturą, jest taka potrzeba. I wśród tej makulatury, tych gazet, on odnajduje skrawek artykułu, który przykuwa jego uwagę i mocno intryguje. Dlatego, że czyta w tym skrawku o jakiejś tajemniczej aubazińskiej warowni na Dalekim Wschodzie, gdzie do jej dowódcy, gdzie w ogóle ta warownia jest oblężona, czyta o tym oblężeniu przez Chińczyków i napotyka na taką totalnie nieoczekiwaną, zaskakującą informację, że wojska chińskie zwróciły się o poddanie do tego głównodowodzącego, tą twierdzą w Aubazinie, w kilku językach, również po polsku. I to było właśnie taką największą zagadką. Dlaczego po polsku? Dlaczego Chińczycy na Dalekim Wschodzie zwracali się do obcokrajowców, przecież wydawałoby się logicznym, po polsku? Skąd tam Polak w ogóle? Skąd język polski? To mocno zaintrygowało Tomasza, którego zresztą to było pasją, te rzeczy właśnie, śledzenie tego typu historii, zagadek archeologicznych, gdzieś tam tego typu rzeczy, korzeni, szperanie, żeby dogrzebać się do korzeni. Niemniej jednak to nie była jedyna motywacja, dla której on się podjął rozwiązania zagadki tego skrawka niepozornego. To jest w ogóle swoją drogą fascynujące, jak z jednego skrawka odnalezionego pośród makulatury na podłodze rozwija się cała przygoda, która dosłownie zaprowadza go do tej Moskwy, czy wręcz dalej, na Daleki Wschód. To jest niesamowite, jak to się rozwija jedno po drugim, po nitce do kłębka. Samo sobie spektakularne zjawisko. Tomasz o podjęciu się tej misji pisze tak, czy mówi: cóż z tego, że to może śmieszne, bezużyteczne? Czy w naszym świecie wszystko trzeba mierzyć miarką przydatności? Czy nie wystarcza, że te poszukiwania czynią mnie szczęśliwym? No, też generalnie chodzi o to, że ta jego misja, osoby otaczające Tomka generalnie odnosiły się do niej krytycznie, do tego zainteresowania Tomka sprawą Aubazina, odnosiły się krytycznie albo pobłażliwie. Ale generalnie w obu przypadkach nie traktowały inne osoby
tej kwestii poważnie. Tylko dla Tomasza było to coś, co go pociągało, intrygowało na tyle, żeby on się naprawdę na poważnie tym interesował. Natomiast problem tkwił w tym, czy wyzwanie tkwiło w tym, że nikt wokół generalnie nie podzielał tego jego zapału tak na poważnie. Prawie nikt. No, znalazła się jedna, może dwie osoby, ale generalnie on miał do czynienia z osobami, które albo otwarcie, albo między wierszami go wręcz wyśmiewały. I on gdzieś tam cały czas wzdłuż książki troszeczkę boryka się w myślach z tym, z tą samą świadomością, że on jest właściwie świadomy tego, że w oczach innych ludzi to, co on robi, jest śmieszne, jest niepoważne, jest dziecinne. Troszeczkę on się jawi takim Piotrusiem Panem wręcz, który zamiast wydorośleć, to ugania się za jakimiś mitycznymi rzeczami, wręcz wymyśla, może imaginuje, nie wiadomo właściwie, o co mu chodzi. No to sprawia, że staje się w oczach innych mniej wiarygodny, może nawet poczytalny mniej. Kto wie, czy aż tak daleko idące wnioski moglibyśmy wysunąć. Jak postrzegano Tomasza wówczas? Generalnie jednak to nie było łatwe się przez to przebić, przez taką aurę wokół, jak inni ludzie na to spoglądali. W tym cytacie, bo on właśnie nie miał tego, jakby nie ułatwienia, że mógł, nie miał jakiegoś pretekstu, że mocnego pretekstu logicznego, że stoi za tym jakieś logiczne uzasadnienie, dlaczego miałby na poważnie się tym interesować. Bo miał wtedy jeszcze za mało danych. Dopiero z biegiem czasu tych danych trochę zebrał i w końcu mu się udało, faktycznie, w końcu mu się udało uzyskać pozwolenie na wyjazd z Polski, które było wtedy niezbędne, aprobata władz i tak dalej. I faktycznie wyjechał i no, rzecz bardzo interesująca, zaczął wcielać swoje marzenia w czyn, pomimo tego, że inni nie podzielali jego wewnętrznego głosu. Co ciekawe, ta pierwsza przygoda pana samochodzika została wydana również pod innym tytułem. Tak jak mówiłem, szereg tomów z cyklu było wydawanych pod różnymi tytułami. Jeżeli chodzi o tę pierwszą książeczkę, to ona została również wydana pod tytułem Pozwolenie na przywóz lwa. Taki trochę intrygujący tytuł, ale jak najbardziej szybko właściwie odnajdujemy jego genezę na kartach powieści, skąd on się wziął. Podczas kiedy do dzisiaj właściwie równolegle jestem w trakcie lektury teraz pozytronowego detektywa Isaaca Asimowa, takiej powieści science fiction, którego oryginalny tytuł brzmi Case of Steel, co myślę, że można by przetłumaczyć jako jaskinie ze stali, czy stalowe jaskinie. I mnie to intryguje, gdyż zastanawiam się, czy albo może nie znam jakichś znaczeń angielskiego innych niż w ten sposób jaskinie stali, jak można by przetłumaczyć owe Case of Steel, albo właściwie nie mam pojęcia, chociaż już niemało tej książki przeczytałem, mam ze sobą, nie mam właściwie pojęcia, skąd się ten tytuł wziął. Podobnie jak przecież niedawno miałem taką rozterkę Płatków z nieba, Ming Mei Nip, jeden z nowszych rozdziałów Molium, i wspominałem w tamtym rozdziale, że ja nie wiem właściwie, nie doszukałem się gdzieś, nie wyłapałem na kartach książki wyjaśnienia czegoś, co by wskazywało, dlaczego taki tytuł, a nie inny, Płatki z nieba. Aczkolwiek nie wiem, czy mówiłem o tym w audycji, ale dla wszystkich ciekawych powiem teraz, że z biegiem czasu stworzyłem pewną hipotezę związaną z Liściem na wietrze. Mianowicie jednym z idiomów, którymi można byłoby opisać główną bohaterkę powieści Płatki z nieba, jest to, że można byłoby ją określić mianem takiego liścia na wietrze. Czyli ona była jako taki liść na wietrze. Bardziej niż jako osoba pewna siebie, która sama kieruje swoim nosem jak najbardziej świadomie i pewnie. Ona bardziej przypominała w moim odczuciu subiektywnym taki liść na wietrze. No a od liścia na wietrze już całkiem niedaleko do płatków z nieba. Bo i to przecież
całkowicie poddawać się będzie ruchom wiatru. Tak, więc mam już jakąś propozycję rozwiązania genezy tytułu Płatki z nieba. Nie mam żadnej jeszcze na jaskinie ze stali i zakasimowa. Natomiast jeżeli chodzi o tytuł Pozwolenie na przywóz lwa, to jak najbardziej wyjaśnienie jest jaskrawo widoczne wręcz już w początkowej części książki. Ale wracając do misji aubazińskiej. Czy nie wystarcza, że te poszukiwania czyniły mnie szczęśliwym? Tak. To ciekawe, że faktycznie Tomasz postanowił pójść za tym głosem i w tym punkcie mocno objawia się ta jego romantyczna natura, bym rzekł. Tak mógłbym rzec. Dlatego, że on jak najbardziej jest przecież świadomy tego, że to przedsięwzięcie jest irracjonalne, że tam właściwie nie ma żadnych podstaw, żeby to traktować poważnie. Nie wiadomo, czy w ogóle coś z tego będzie, że to się w niejednym punkcie wydaje porywaniem z motyką na słońce, taką donkiszotowską misją. A jednak coś sprawia, że Tomasz sięga po to. I to sięga stanowczo i zdecydowanie, wątpiąc bardziej w cudzysłowie, tak jak William Wharton w swoich książkach autobiograficznie oddając siebie, jego bohater też w niejednym punkcie wątpił, obawiał się czegoś, ale jednocześnie widzieliśmy, że cały czas do przodu realizuje swoje rzeczy i to robi to generalnie skutecznie. Tak samo tutaj widzimy, że bez względu na otoczenie, na trudności, na postawę innych ludzi, na osobliwość samego przedsięwzięcia, że to jest właśnie takie jakby irracjonalne, ujmijmy to delikatnie, Tomasz jak najbardziej jednak idzie za tym i to robi, dosłownie to robi, realizuje, doprowadzając w końcu do tego, że faktycznie wyjeżdża. Wciela to naprawdę w czyn. Jest coś niesamowitego w tym, bo przecież mógłby, gdyby nie był romantykiem, nie miał takiej romantycznej duszy idealistycznej, to mógłby przecież podejść do tego nawet w ten sposób, że broń Boże, on nie będzie ryzykował własnej kariery czy reputacji. To by było dla niego wręcz oczywiste, oczywistym zagrożeniem tej reputacji, żeby w ogóle maczał w czymś takim palce, żeby to wyszło na światło dzienne, więc absolutnie. A podczas kiedy on się w ogóle nawet nie starał jakoś specjalnie ukrywać tego, co wskazuje na to, co tak naprawdę było dla niego ważniejsze, że jego pasja, jego ten głos wewnętrzny były zdecydowanie ważniejsze dla niego niż to, co inni o nim myślą i tak dalej i tym podobne. Więc dla mnie to jest jeden z głównych punktów ilustrujących ten jego romantyzm, romantyczną duszę. To, że on właśnie poszedł za tym głosem serca, za głosem pasji, za głosem wewnętrznym i zdecydował się iść śladem, podążać śladem tajemnicy, zagadki Aubazina. I w tym cytacie on to właśnie, ten cytat ilustruje, on to wyraża w tym cytacie, tą świadomość, że on wie, jak to jest odbierane przez innych. Czy w naszym świecie wszystko trzeba mierzyć miarką przydatności? Czy nie wystarcza, że te poszukiwania czynią mnie szczęśliwym? Tak, bardzo takie, wiesz, te słowa dają mi do myślenia i mnie inspirują faktycznie. Żeby nie mieszać jednego z drugim, nie mieszać głosu rozsądku czy racjonalizmu z głosem wewnętrznym, z głosem serca. Żeby nie wymagać od serca ratyfikacji umysłu, że tak powiem. Po prostu nie mieszać jednego z drugim. A mój kot ma wenę do zabawy, do psotów. Schował się właśnie pod kocem. Przed chwilą to skakał tak dynamicznie z tej lewce, z jednej strony na drugą, bawił się, zdecydowanie ma chęć do zabawy, teraz się schował pod kocem i udaje, że go tam nie ma, ale on jest. I jeżeli bym go tylko dotknął delikatnie, to zacznie się gwałtownie ruszać.
Dokładnie tak, dokładnie tak. O, jest wspaniałym czytnikiem. Miło, że mi towarzyszy. No ale wróćmy do Tomasza. Tomasza Romantyka, który zaangażował się w Aubazińską misję. Dlaczego się zaangażował? Jeszcze jeden cytat. Do chwili znalezienia zagadkowej karteczki, wspominałem o niej, zdarzały się w moim życiu chwile, gdy byłem szczęśliwy. Miałem swoje ulubione zajęcie, przeżywałem przygody, coś tam napisałem. Lecz nagle wszystko to, co przeżywałem dotychczas, zblakło. Wydało mi się jałowym i nieciekawym. Malutka karteczka zapowiadała przygodę, stokroć barwniejszą od wszystkich przeżywanych do tej pory. Dlatego nie potrafiłem jej odrzucić, zapomnieć o niej. Natomiast o własnej pasji Tomasz mówi tak. Nie interesował mnie złoty kruszec, nie zamierzałem się bogacić, odkrywając tego rodzaju skarby. Interesowały mnie skarby naszej kultury oraz rozwiązywanie zagadek historycznych. Wspomnijmy, dokładnie tak opowiadał o sobie sam autor przecież. Dalej cytat. A taką zagadkę stanowił dla mnie Aubazin i warownia zbudowana przez Polaka pułkownika przed prawie 300 laty. Tak, bo to prawdopodobnie był Polak, skoro pisano do niego po polsku. Cóż za intrygująca zagadka. Inne jeszcze ciekawostki. W związku z tym, że powieść była pisana już te kilka dekad temu, jak to mówiłem wcześniej, to odnajdujemy w niej inne realia. Podobnie zresztą do dziennika norweskiego już wspominanego. Inne realia, w ogóle między innymi w kwestii internetu. No wiadomo, że wtedy internetu nie było, wtedy to wszystko wyglądało inaczej i wspominam o tym dlatego, że z dzisiejszej perspektywy to się dosyć, muszę uważać na kota, bo no, tak biega i skacze, jakby normalnie polował na niewidzialne stworki. Muszę uważać, żeby się z nim nie zderzyć. Ma zdecydowanie psotny nastrój. W każdym razie tutaj, jakby żyjąc w dzisiejszym świecie, w dobie internetu już od dawna, tak głęboko jesteśmy zanurzeni, to osobliwie doświadcza się takiego konceptu, gdzie żeby doszperać się do jakiejś informacji, autor, znaczy bohater właściwie potrzebuje wspomagać się bibliotekami, różnymi instytucjami, potrzebuje jeździć z miasta do miasta, jeżeli w jednej bibliotece czegoś nie ma, może trzeba się udać do jakiegoś instytutu czy organizacji, żeby znaleźć jakąś książkę, jakieś opracowanie. Te wyjazdy są zresztą kosztowne, więc jeżeli nie ma się na nie środków, to też ma się ograniczony już z marszu dostęp do wiedzy, do informacji. Jest to o wiele trudniejsze. Research, poszukiwanie informacji są o wiele trudniejsze niż dziś. Ja się zastanawiałem, jak by zareagował Tomasz czy Zbigniew Nienacki, gdyby zetknęli się z internetem, z tym wynalazkiem. To jest niesamowite. Jest pewien urok w tym, kiedy się obserwuje właśnie taką postać rzeczy, że z jednej strony to wyglądało znacznie trudniej, taka na przykład potrzeba wyjazdu do Warszawy, żeby podszukać jakiejś książki, na którą ktoś się tam powoływał, bo oczywiście mamy ten koncept bibliografii, przypisów i tak jak dzisiaj się poruszamy po hiperłączach, po linkach, klikając po prostu myszką, nie ruszając się z pokoju, nawet z fotela, nie wstając z krzesła, tak praktycznie główny bohater potrzebował zapisywać sobie notatki właśnie z przepisów z bibliografii i poszukiwać po księgozbiorach, po bibliotekach, po innych miastach, po instytucjach, jak już mówiłem, jeździć. Jest w tym jakiś klimat, pomimo tego, że to jest z jednej strony trudniejsze znacznie, wysiłkowe, z drugiej strony, jaką wagę ma taka książka, którą się odnajdzie w ten właśnie sposób? To mi się trochę kojarzy z taką magią, z klimatem listów odręcznie pisanych, o czym myślę, że wspominałem być może już gdzieś tam w volume,
wzdłuż poprzednich rozdziałów. Magia odręcznie pisanych listów. Kto dzisiaj jeszcze pisze? Ale to miało zupełnie inny smak niż dzisiejsza kwestia poczty elektronicznej. To miało niesamowity smak oryginalny i znowu jak o tym myślę, jak to wspominam, to czuję się, jakby to rzec, zaszczycony, że mogłem doświadczać jeszcze czasu, w którym pisanie listów odręcznych było jak najbardziej czymś powszechnym, funkcjonowało. Nie było internetu, to normalnie, to nie było niczym dziwnym, nie było niczym osobliwym, nie było niczym rzadkim. To normalnie funkcjonowało. To było piękne, było coś pięknego, magicznego, klimatycznego bardzo w tym. Tutaj odnajdujemy pewną podobną rzecz do tego, czyli właśnie takie buszowanie po bibliotekach, instytucjach, co samo z siebie może być, może przypominać taki dzisiejszy geocaching, jeżeli jest Ci znany ten termin geocachingu, taka zabawa polegająca na tym, że jedna osoba coś chowa gdzieś i publikuje jakieś namiary GPS przybliżone z jakimiś wskazówkami, jak tam dotrzeć i się po prostu tego szuka. Można na internecie sobie znaleźć listę rzeczy do znalezienia i po prostu sobie szukać, zabawić się samemu w takiego Indiana Jonesa trochę i pojeździć po Polsce, czy po swoich okolicach, czy nawet gdzieś dalej, jeżeli masz taką możliwość i poszperać, poszukać. Ma to też jakiś klimat i podobnie z tymi bibliotekami, tak mi się to kojarzy. Cóż dalej? Zanim przejdę do ciekawostek o samej osobie autora, to chciałbym jeszcze co nieco opowiedzieć o samym tym pierwszym tomiku Pana Samochodzika. Niewiele, ale jednak chciałbym powiedzieć, że generalnie książkę odczuwam pozytywnie. Chociaż nie zrobiła ona na mnie efektu wow. Nie zrobiła ona na mnie spektakularnego efektu. I największym atutem, jeżeli miałbym jakby największy atut wskazać tego konkretnego tomika, to bym powiedział, że jest to właśnie to, że postać głównego bohatera finalnie zacząłem odczuwać pozytywnie, a nie tak niesympatycznie jak na początku, o czym już wspominałem. Że on się na szczęście otrząsnął z tej aury cynika ironizującego i przemienił w bardziej takiego właśnie z duszą romantyka. I to mnie bardzo ucieszyło, że jednak mogę go pozytywnie odczuwać. Chociaż być może pewnie nadal jest obecny w nim ten komponent cyniczny, jak najbardziej, ale z drugiej strony, jak wspominałem, znacznie więcej jest w nim takiego przemyśliwania, zadumy. Nie tak dużo, absolutnie, żebyś nie myślał, czy nie myślała, że ta książka pełna jest przemyśleń. Absolutnie nie. Tam jest większość akcji, ale jednak można częstokroć napotkać ślady, że Tomasz sobie gdzieś tam popadał w rozmyślanie. Tam, gdzie inny człowiek, inna osoba nie poświęciłaby nawet sekundy, nawet chwili na jakieś myśli, refleksje, tam on popada w zadumę jakąś. Tak jak w kontekście tej tajemniczej kobiety na ławeczce, tak również w innych tematach niejednokrotnie widzimy, jak on sobie różne pytania zadaje. Pytania bez odpowiedzi. Tych pytań bez odpowiedzi jest tam mnóstwo i przyjrzyj się tym pytaniom bez odpowiedzi, bo to właśnie one wskazują na tą romantyczną duszę, tą taką myślicielską, refleksyjną Tomasza. I to mnie cieszy. To jest ten główny atut dla mnie, że w tej książce dojrzałem Tomasza bardziej pozytywnie. Natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę książki, to co mi się jeszcze podoba. Jeżeli miałbym tak się skoncentrować na początku na tym, co mi się spodobało, czy przypadło mi do gustu, to podoba mi się, że właśnie jest ten główny taki wątek podążania za własnym wewnętrznym głosem, taki idealistyczny, że naprzeciw wszystkiemu, innym ludziom, stereotypom, Tomasz podąża za własnym głosem i faktycznie to realizuje. Ta książka jest takim dosłowną ilustracją, że można wcielać własne marzenia w czym? Przekuwać własne marzenia w
w namacalne doświadczenie. I on tego dokonał. Co ciekawe, chociaż w samym Aubazinie, to tak troszeczkę zaspoileruję, powiem, że chociaż w samym Aubazinie, jako lokalizacji na Ziemi konkretnej, on nie dokonuje prawie niczego, to jednak jakby odbywając tą samą daleką podróż, pokonując szmat drogi przecież, zobaczając takie koło, gdzie znowu on trafia do Polski i już zna rozwiązanie zagadki, faktycznie, to on już jest bogaty zarówno w to rozwiązanie, jak i doświadczenia przede wszystkim nieocenione. Ma za sobą przecież no, taką poważną wycieczkę, to nawet nazywać wycieczką wydaje się nie do końca precyzyjnym. Lepszym określeniem wydaje się nazwanie tego rodzajem eskapady, ekspedycji. Przecież to były niemałe odległości. Tak jak mówiłem, to nie była tylko Moskwa. To było znacznie dalej. Ciekawe, interesujące, że tą książkę można traktować jako taki właśnie, jako taką żywą ilustrację przekuwania własnych marzeń w czyn, w rzeczywistość tak zwaną. Bez względu na to, co inni myślą, bez względu na stereotypy oceny i tak dalej. To jest piękne w tym wszystkim. Odsłonięcie romantycznej duszy głównego bohatera. Natomiast rzecz, która nie przypadła mi do gustu, to jakby rama dokumentalna, dokumentacyjna, historyczna, jakby rzecz, którą książka jest naszpikowana właściwie. Gdzie można by tą książkę przyrównać również do rodzaju raportu takiego, raportu ze śledztwa. O, tak to ujmę. Tak mi się kojarzyła niejednokrotnie podczas lektury. Jako taki raport ze śledztwa, detektywistyczny raport. Zdecydowanie tą detektywistyczną żyłkę czuć w tym pierwszym tomie już. Co więcej, on właśnie, to znaczy autor, czy główny bohater, jak wolisz, w wielu miejscach przywołuje różne historyczne lub pseudohistoryczne fakty, opisy zdarzeń z dawnych lat i właściwie powstaje z tego całe studium tej aubazińskiej zagadki, gdzie moglibyśmy rozszczepić fabułę tej książki na takie dwa tory. Na jednym z nich będziemy mieli tą konwencjonalnie rozumianą akcję, czyli to, co się dzieje na naszych oczach tu i teraz, w czasie teraźniejszym, to, co się dzieje dla Tomasza, czyli że on sobie żyje jako ten student historii sztuki, dziennikarz z drugiej strony, odnajduje tą karteczkę, idzie za tym tropem, co go doprowadza do tego, że wyjeżdża z Polski na tą aubazińską ekspedycję do Rosji, na Syberię i tak dalej. I wraca w którymś momencie, to wszystko rozwiązuje. Podczas kiedy na drugim torze wzdłuż tej całej przygody otrzymujemy praktycznie non-stop komentarze historyczne, tak jakby on się zagłębiał w wyobraźni, w przeszłość. Tak jakby próbował odwzorować wypadki z minionych lat, z minionych epok, z minionych wieków. Czyli jak detektyw, próbując wczuć się w sytuację z przeszłości, w życie osób, które kiedyś żyły. Tym jest książka naszpikowana wręcz. Tego jest tam sporo. Akurat to mi niespecjalnie przypadło do gustu, chociaż nie wydaje jeszcze takiego ostatecznego wyroku, że to nie będzie mi się ostatecznie definitywnie podobać, gdyż odczuwam, czy przeczuwam raczej gdzieś w tym potencjał, że to mogłoby jednak zaciekawiać mnie. Udałoby się temu jednak mnie zaciekawić. Tak jak zdradzę, no, uchylę rąbka troszeczkę tajemnicy, zaspoileruję i powiem, że przeczytałem sam początek kolejnego tomiku, chociaż jeszcze nie rozpocząłem go oficjalnie, tylko tak bardziej przejrzałem pobieżnie początek kolejnego tomiku i początek kolejnego tomiku o panu samochodziku zawiera właśnie takie
dokładnie taki puzzle, taką część znowu historycznego komentarza, czy pseudohistorycznego takiego wyobrażania sobie gdzieś tam, wizualizowania na podstawie posiadanej wiedzy. Jako historyk sztuki to on musiał mieć przecież dużą wiedzę, a przynajmniej niebagatelną wiedzę na temat tego, co miało miejsce w przeszłości Polski, nie tylko. I już na początku kolejnego tomiku o panu samochodziku mamy znowu taką reminiscencję, takie zanurzenie się na chwilę w przeszłość i wytypowanie kolejnej zagadki, potencjalnej kontrowersji, czegoś potencjalnie mocno intrygującego. I przyznam, z przyjemnością przyznam, że tamtemu wstępowi już i to pobieżnie przejrzanemu udało się mnie zaintrygować skutecznie i zaciekawić. Co jest dużym plusem dla książki i być może właśnie stanowi odpowiedź na pytanie, czy tego rodzaju komponenty będą mnie nadal nudzić i zniechęcać, czy raczej nie. A przynajmniej nie musi być tak zawsze, skoro dokładnie ten sam komponent na początku drugiego tomu mnie jak najbardziej zaciekawił. Udało się zaintrygować autorowi, moją osobę. Więc na tym drugim torze książkę można postrzegać jako rodzaj takiego detektywistycznego raportu ze śledztwa. Zapis tych takich wizualizacji, wczuwania się w przeszłość, wczuwania się, wchodzenia w czyjeś buty, w czyjąś skórę. No, praca prawdziwego detektywa, nic innego. Korzystanie z własnej wyobraźni, empatii i wiedzy, żeby coś rozwiązać, żeby coś dociekać. Chyba o to w tym wszystkim chodzi, jeżeli jest się detektywem i rozwiązuje zagadki. Więc czy coś jeszcze? Mógłbym powiedzieć, co mi się szczególnie podobało, może teraz nie przytoczę wszystkich scen, ale jedną ze scen, które mnie najbardziej rozbawiła, był syndrom z tym właśnie samolotem, podróżą samolotem na Dalekim Wschodzie, gdzie oni mieli wypadek, praktycznie Tomasz przeżywał mrożące krew w żyłach chwilę, kiedy silnik zgasł i groziło im rozbicie się o groźnie wyglądające szczyty gór, jakieś skały. Okazuje się, że w ostatniej chwili coś tam udało się im wylądować gdzieś na jakimś płaskowyżu czy czymś w tym rodzaju. Wszystko to sprawiało wrażenie takiego fartu, takiego łutu szczęścia totalnie do czasu, kiedy Tomasz zetknął się z bardzo podobną do złudzenia właściwie historią przeżyć opisanych przez inną osobę, która przeżyła dokładnie to samo. Okazało się, że lecąc z tym samym pilotem, co wskazywałoby na nic innego jak symulację po prostu, na przemyślnie zaaranżowany trik, rozrywka, atrakcje czy psota, niegrzecznego psota na pasażerach. Także to było takie najbardziej chyba przemyślne, najbardziej mnie rozbawiło z takich pojedynczych scenek w książce. Ujął mnie również ten wątek, o którym już opowiadałem, czyli kobiety z ławeczki, chociaż to ciekawe, z tą kobietą z ławeczki wyszło zupełnie odwrotnie. Znowu troszeczkę zaspoileruję i powiem, że no, wydawałoby się początkowo przez długi czas, że Tomasz będzie nią zainteresowany, że coś mogłoby z tego wyniknąć, podczas kiedy kiedy on już finalnie wraca po wszystkim do Moskwy, przed samym powrotem do Polski i spotyka po raz kolejny ową niewiastę, opowiadając jej zresztą swoje dokonania, to nie czuję już tej magii względem niej. Dlatego, że ona sama się z niej obdarła, niestety, objawiając przed nim, że jest studentką medycyny. O, nic bardziej... No trudno o gorszy fart, nie fart właściwie, to chciałem powiedzieć. Gdyż jak pamiętamy, tam w którymś momencie
bohater stwierdza, że on miał zdecydowaną awersję do szpitali i tak dalej. On tam stwierdza, że nie chciałby, czy nie mógłby wręcz żyć z kobietą, która zagląda do wnętrzności innych ludzi. Ach, takie obdarcie z ideału. A Ubadin go nie zdradził, bo się spełnił, dostał to, czego chciał, rozwiązał zagadkę, był w Aubazinie, udowodnił, że Aubazin istnieje, poszedł za własnym głosem serca, z sukcesem to zrealizował. Natomiast jeżeli chodzi o to zainteresowanie tą kobietą z ławeczki, to okazało się niestety, że kiedy już ona zaczęła się nim interesować, to on niestety całkowicie stracił zainteresowanie jej osobą, właśnie w związku z tym, że wyszło, że ona tak bardziej na lekarza. Ach! Jeszcze jeden urokliwy motyw z tej książki, który mi się osobiście spodobał, to był motyw jednego z pobocznych bohaterów, współlokatorów Tomasza. Teraz nie pamiętam imienia tego pana, ale to był taki szachista, który notorycznie przegrywał swoje partie, ale w którymś momencie pojawiło się w jego myśle, pojawiła się taka idea, że jak Tomasz odnajdzie swój Aubazin, czyli jakby pójdzie za tym głosem serca i faktycznie wcieli to w czyn, okaże się, że zrobi coś z tym i faktycznie to wypali, to jakby podbudowany sukcesem współlokatora i on też będzie, on wierzył, że jakoś też jemu się to szczęście udzieli. I on to niejednokrotnie akcentował, że jakby kibicując Tomaszowi z tym Aubazinem, z tą misją, akcentował, że jak jemu się uda, to on na pewno zacznie wygrywać. I co ciekawe, to się udaje. To się faktycznie spełnia. Faktycznie ów mężczyzna zaczyna wygrywać, się fortuna znowu do niego uśmiecha i zaczyna na powrót odnosić sukcesy. To jest dla mnie urokliwy motyw, a zarazem kolejna taka romantyczna część na swój sposób. Czy coś jeszcze? Mamy zabawnie trochę wyglądające figury dalszoplanowe, jak postać dziewczyny, która na początku Tomasza gdzieś tam wręcz wciągają go w zaułek, napadają i próbują złożyć mu propozycję nie do odrzucenia, tak to powiem. Natomiast później okazuje się, że ta dziewczyna go wręcz zaczyna wspierać i zupełnie odwraca się rola. Początkowo ona jest zwabiona perspektywą finansowych profitów, gdyż misja Tomka jawi się dla innych ludzi w sporej mierze, że no, jako poszukiwanie złota. Oni tam mają zresztą przesłanki, żeby tak sądzić. Więcej szczegółów odnajdziesz w fabule, skąd takie przesłanki. Tomkowi generalnie nigdy nie chodziło o złoto, ale niestety ten komponent złota gdzieś tam się pojawił, co podchwycili skwapliwie inni. Łatwiej było im wytłumaczyć sobie motywacje, motywy Tomka w ten sposób, że on na pewno chce znaleźć to złoto, niż w ten sposób, że on po prostu to robi dla idei, dla wewnętrznego głosu, bo coś go w tym pociąga. Stąd ta dziewczyna początkowo była napalona na te pieniądze i wraz z kumplami chciała go zmobilizować, no zmusić po prostu do tego, żeby współpracował z nią. Oni się podzielą oczywiście łupami i tak dalej, no ale że on na to nie poszedł tak naprawdę i wyjaśnił jej, udało jej mu się wyjaśnić tak naprawdę prawdziwe pobudki. To co ciekawe, ona nie tylko uwierzyła mu, na co się nie zapowiadało, że ona mu uwierzy, ale co ciekawe, nie tyle uwierzyła mu, co wręcz zaczęła mu pomagać. Też taki pozytywny odwrót, pozytywny zwrot akcji. Lubię pozytywne zwroty akcji, więc to jest kolejna rzecz, która w książce mi się spodobała, w jej fabule. Jak zostały rzeczy wyreżyserowane przez autora. W taki pozytywny dość sposób, w pozytywnym duchu. Dużo jest takiego pozytywnego ducha tutaj. I to mi się spodobało. Jest więc sensowna rekompensata całej tej dokumentacyjnej warstwy, która
niejednokrotnie okazywała się dla mnie wręcz nużąca. Może nie zawsze, ale nierzadko. Na szczęście jest dużo tej rekompensaty, dużo czegoś, co mi to rekompensuje w pozytywny sposób. Więc myślę, że to będzie wszystko, jeżeli chodzi o moje wrażenia z pierwszego tomiku. Pierwsza przygoda pana samochodzika, wydana również pod tytułem Pozwolenie na przywóz lwa. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć o postaci samego autora, Zbigniewa Nienackiego, jakże interesującej. Urodzony 1 stycznia 1929 roku w Łodzi. Zbigniew Tomasz Nowicki, czyli znowu ten nawet Tomasz, drugie imię Tomasz, postać głównego bohatera Tomasz, Łódź, podobne pasje, zamiłowania. Mając 12 lat już, postanowił, że będzie pisarzem. Natomiast zadebiutował 5 lat później, w 1946, pisząc pierwszą powieść dla młodzieży pod tytułem Związek Poszukiwaczy Skarbów. I ową powieść wydrukowano w odcinkach na łamach tygodnika Przyjaciel. Czyli już od młodych lat wiedział, kim będzie. On należał do tych osób, którym udało się trafnie przewidzieć własną przyszłość. Że tak powiem. Czyli pierwszy taki debiut w wieku 17 lat. Co ciekawe, on jako prawdziwy taki swój debiut nie uważa tego konkretnego, tylko coś zupełnie innego, co wydał wiele lat później. Powieść pod tytułem Uroczysko. Tak naprawdę owe Uroczysko jest bardziej znane jako Pan Samochodzik i Święty Relikwiarz. Czyli jest to jedna z książek z cyklu Pan Samochodzik. I to właśnie ją autor uważa za swój właściwy debiut literacki. Taka ciekawostka. Poza powieściami pisywał również wiersze. Poza powieściami dla młodzieży pisywał również wiersze, powieści dla dorosłych oraz sztuki teatralne. O tych powieściach dla dorosłych to jeszcze opowiem. Oj, to w ogóle cały psot wokół tego. Ale zanim do tego dojdę, to warto wspomnieć o takiej interesującej anegdotce, iż w klasie maturalnej z przyjacielem Tadeuszem Gierymskim Zbigniew porzucił szkołę i pojechał w Bory Tucholskie, by w odosobnieniu napisać wspólnie powieść na miarę Wyspy Wojny i Pokoju. Wyspy Wojny i Pokoju. Wow. Jak to przeczytałem, to zrobiło na mnie efekt wow. Zamiast się przygotowywać do matury, on jedzie do lasu, żeby pisać powieść. No wow, no jak to skomentować? Jak to odebrać? To jest w ogóle niesamowite, bo to mi się ewidentnie kojarzy z tym motywem przecież w pierwszej książce pana samochodzika. Podążanie ze własnym wewnętrznym głosem bez względu na to, jak to jest przez innych, czy jak mogłoby być przez innych postrzegane za irracjonalne i niepoważne. Coś takiego. Z jaką presją on musiał się wówczas zetknąć, takie coś robiąc w swoim życiu. Okazuje się, że przyjaciel wymiękł w tej misji i nie dał rady tam siedzieć w tych Borach Tucholskich. Natomiast Zbigniew został. Nie wiem, czy napisał tą powieść wówczas, ale wiem, że do matury nie przystąpił, twierdząc, że, cytuję, nie matura, lecz chęć szczera. Wystarczy, by jego książki miały wysokie nakłady. Nie matura, lecz chęć szczera. Haha. Chęci? Mówi się, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Idealizm, płytki idealizm. Fakt faktem, że poszczególne tomy serii o panu samochodziku osiągnęły nakład ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Pomimo braku matury. Więc to ładna taka kropka na D albo kropka na końcu zdania, jak wolisz. Ciekawa anegdotka. Dalej. Jeżeli chodzi o tą inną twórczość, z której mniej znany jest pisarz, czyli coś innego niż samochodziki, to co ciekawe, pisarz stworzył taką powieść Dagomy Judex. Początkowo ona bardzo mnie zaintrygowała, dlatego, że okazało się, że mamy do czynienia z całą trylogią.
powieści historyczno-fantastycznej wręcz, czy to nawet nie jest powieść historyczna, co powieść historyczna z elementami fantastyki pewnej, która w tamtych czasach w Polsce dopiero raczkowała. Była właściwie takim nowum. I stąd też to był jeden z czynników, dla których powieść się niestety nie przyjęła, kiedy została wydana. Podczas gdy dla samego autora to Dagome Index było jego dziełem, takim magnum opus, dziełem jego życia, właściwie najcenniejszą, najlepszą, najwybitniejszą pracą w jego dorobku. Tak on to postrzegał. To było jego oczko w głowie, ta trylogia. I niestety akurat ten motyw tej trylogii dosyć nieatrakcyjnie się potoczył w rzeczywistości, dlatego że dobre w tym wszystkim to, że autor ukończył to dzieło. Bo były i takie tytuły, których nie ukończył, jak już wspominałem, chociaż jeden z tomów Pana Samochodzika, ale były też i inne, gdyż dowiadujemy się bardzo pozytywnej informacji, iż autor tworzył do końca swojego życia tutaj, swojej tutaj obecności. Po ostatnie dni, jaką pasją musiało być dla niego pisanie, skoro to robił. Zamiast po prostu odpoczywać, relaksować się czy coś. Dagome Judex on skończył. I jako, że postrzegał to dzieło jako swoje takie flagowe, wiązał z nim duże nadzieje. Podczas kiedy niestety tak się nie stało. Ale zanim powiem dlaczego, to chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów, o czym owe Dagome Judex jest tak naprawdę. Akcja powieści rozgrywa się w IX wieku, w czasach Polski przedchrześcijańskiej i prowadzi do momentu utworzenia państwa przez Mieszka I. Tyle na temat samej fabuły. Zdawkowo, ale żebyś miał czy miała taki ogólny obraz, o co chodzi. Czyli dawne czasy. Rozczarowanie. Rozczarowanie polegało na tym, że powieść została przyjęta przez krytyków i felietonistów milczeniem i niemal niezauważona przez czytelników. Dlaczego tak się stało? Czy jakie są w ogóle hipotezy, dlaczego tak się mogło stać? Jedną z hipotez jest hipoteza wskazująca na warunki ekonomiczne dotykające bezpośrednio wydawnictw w tamtych czasach. Nie wiodło się za dobrze, mówiąc eufemistycznie. I wydawnictwa ledwo przędły. Stąd też, chociaż Dagome Judex została wydana, to została wydana na niskiej jakości papierze, w ogóle w taki słaby sposób jakościowo. Być może to było jednym, a może na pewno jednym z czynników, które sprawiły, że ona się nie spotkała ze specjalnym przyjęciem, dobrym, pozytywnym. Wskazuje się również na taki niefortunny czas. Niefortunny czas premiery powieści. Mianowicie był to czas, kiedy w Polsce właśnie co zniesiono cenzurę. W związku z czym jakby tak wywindowało się zainteresowanie czytelników literaturą faktu. Czyli ludzie naturalnie byli żądni wiedzy, do której nie mieli wcześniej dostępu, do której dostępu im wcześniej broniono, zabraniano. Nagle ta granica została zniesiona, ta blokada, i ludzie naturalnie, można to zrozumieć, że chcieli zaspokoić apetyt. Stąd był duży popyt faktycznie na literaturę faktu, który mocno zaangażował czytelników, w związku z czym mało pozostało miejsca na ich zainteresowanie taką osobliwą, wydawałoby się, koncepcją literatury historycznej fantasy trochę. Fantastyczna, historyczna powieść osadzona gdzieś w dalekich czasach. Coś, co nas w ogóle nie dotyczy, co ich w ogóle nie dotyczy. Współczesnego, ówczesnego człowieka w ogóle to nie dotyczyło. Tylko fabuła osadzona gdzieś tam w dawnych czasach właśnie, tak jak mówiłem, przed stworzeniem państwa polskiego. No taki niefortunny czas, co właśnie mogło przełożyć się na nikłe zainteresowanie tym dziełem Zbigniewa. Co jednak ciekawe, po jego śmierci jego żona Helena Nowicka postanowiła wznowić publikację
tej powieści własnym sumptem. Czyli właściwie nie tylko zabiegać o jej ponowne wydanie, co sama samodzielnie się nim zająć. Założyła w tym celu własne wydawnictwo, zmieniła tytuł powieści z Dagoma i Rudex na bardziej chwytliwy Historia Sekretna i opublikowała tą powieść przez założonym przez siebie w wydawnictwie Domina. Niestety i to nie dało pozytywnych, oczekiwanych rezultatów, co przypisuje się m.in. temu, że nie zostały podjęte jakiekolwiek działania marketingowe, żeby książkę jakoś rozpromować, wypromować. Więc nawet określa się, że książka spotkała się z jeszcze większym fiaskiem niż to pierwsze. Taka pechowa trochę historia niestety. Jednakowoż, co ciekawe, jakimś sposobem książka zostaje wznawiana w późniejszych latach. W 2009 zostaje wydana w formie jednego tomu, negatywnie ocenianego, jako nieporęczny, niewygodny, ale jednak coś sprawiło, że został wydany. 5 lat później, czyli w 2014, została ta powieść wydana w formie elektronicznej, więc stosunkowo niedawno. Znowu, ciekawe dlaczego. Coś jednak za tym stoi. Czysty sentyment? Ciekawe. A może jednak coś więcej. Fakt faktem, że jednak miło, że ktoś się tym nadal interesuje i że nie postawiono na tej powieści krzyżyka. Jak również powiem, że zrobiła na mnie wrażenie postawa pani Heleny. Tak, ona miała na imię Helena, zaraz już się sprawdzę. Tak, Helena, Helena Nowicka. Zrobiła na mnie wrażenie jej postawa, to, że ona tak wzięła sprawy w swoje ręce, że to było dla niej tak ważne, że ona jakby tak współodczuwała tą pasję męża i to by wskazywało na to, że ona współodczuwała tą pasję męża, co jest dla niego istotne. Chociaż oczywiście jest jeszcze inna hipoteza, że po prostu chciała zarobić. Ale jest też szansa, że jak najbardziej jednak kierowała się etycznymi pobudkami i chciała jakby uhonorować pracę męża, dać drugą szansę dziełu, które uważał za swoje najwybitniejsze. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o tą panią Helenę, to ożenił się z nią w 1952 roku. W 1953 urodził się im syn Marek. W 1964 zostawił, w ogóle to jest najbardziej kontrowersyjny punkt, dochodzimy do jednego z najbardziej kontrowersyjnych etapów w życiorysie pana Zbigniewa. Czyli zostawienie, pozostawienie, opuszczenie rodziny. Bo ma tą żonę, cofamy się trochę w czasie, jeszcze on żyje, ma już jak najbardziej jest w związku, ma żonę, syna kilkunastoletniego i w którymś punkcie postanawia ich zostawić. By realizować karierę pisarza. Co ciekawe, nie realizuje tego w formalny sposób, rozwodząc się z nią. On po prostu ich opuszcza. Nadal pozostając w związku małżeńskim. W formalnym związku i w przyjaźni, co więcej. Jeżeli chodzi o postać żony, to odnajduje ona swoje odzwierciedlenie w postaci Miss Kapitan w Panu Samochodziku i Winnetu. Natomiast ich syn Marek posłużył jako inspiracja dla postaci Wilhelma Tella w Panu Samochodziku ogólnie. Natomiast co się stało dalej z tym opuszczeniem rodziny? Motyw główny przeprowadzki na Mazury. Coś, co historii Zbigniewa najbardziej mnie zainteresowało i jest dla mnie najbardziej spektakularne. Czyli Zbigniew Nienacki wyjeżdża na Mazury. Co go motywuje? Motywuje go chęć odmiany swojego życia, aby nie popaść w stagnację i monotonię. W którymś momencie on po prostu stwierdza, że ma wokół wszystko poukładane. Tak by się wydawało. To takie główne punkty w życiu. I te główne punkty w życiu wytyczają dosyć
jasny wektor w przyszłość. Czyli innymi słowy, dosyć łatwo było mu przewidzieć, jak jego życie będzie wyglądało w następnych latach i w następnych. I wizja, która mu się objawiła własnej przyszłości, nie była dla niego, delikatnie mówiąc, atrakcyjną, gdyż jawiła mu się jako po prostu powielanie tego, co już istnieje, czyli jako monotonia, o ile nie wręcz stagnacja. Po prostu powielanie już istniejącego paradygmatu, takiego status quo, jak wygląda jego rzeczywistość własna. Czyli, że niczego nowego specjalnie już nie dozna, a on czuł widocznie taką potrzebę, żeby to odmienić, żeby jednak dużo czegoś nowego odczuć, dokonać. Czuł potrzebę takiego zwrotu, takiego otrząśnięcia się, orzeźwienia. Kryzys wieku średniego? Kto wie, ale ja bym tego tak nie stereotypował, bym tego tak nie ujmował. Autor pisze o tym w ten sposób. Pewnego dnia postanowiłem się więc odmienić jako człowiek i jako pisarz. Po prostu zmienić model swojego życia. I tak w 67 Zbigniew przeprowadza się na Mazury, a konkretniej do wsi Jeżwałt, niedaleko Iławy. Tam też kupuje sobie ziemię, 2,5 hektara i dom nad jeziorem Płaski. Tak, Jeżwałt. Jeżwałt na Mazurach. Cytat z jednego z artykułów. Nienacki w wieku 38 lat porzucił stałą pracę w redakcji jednej z łódzkich gazet i przeprowadził się do Jeżwałtu. Od tej pory postanowił żyć z pisania książek, bo wierzył, że w domu nad jeziorem odnajdzie natchnienie, które zgubił w wielkim mieście. Czyż nie romantyczne? Romantyczne, idealistyczne i piękne. Bardzo mi się podoba, że on taki krok postanowił przedsięwziąć. Czyli zadbać o siebie, zadbać o swój głos wewnętrzny, o tą wenę, właśnie natchnienie wspomniane, to żeby być jak najbardziej sobą, bo to była przecież bardzo żywotna żyłka w jego osobowości, w jego duszy. Ta żyłka twórcza, literacka. I on gdzieś tam widocznie przeczuwał, że dotychczasowe otoczenie mu nie sprzyja, a przynajmniej nie sprzyja optymalnie do tego tworzenia. Być może przeczuwał też, że nowe otoczenie, wiejskie otoczenie, da mu znacznie więcej niż tylko wenę, czyli na przykład więcej spokoju i balansu, co stwierdzał sam później, że faktycznie uzyskał poprzez mieszkanie na Mazurach. W innym cytacie stwierdza się, że po przeprowadzce do Jeżwałtu zakochał się w nim od pierwszego wejrzenia właściwie. I co ciekawe, okazuje się, że faktycznie mu to posłużyło, gdyż właśnie w tamtym okresie napisał większość tomów Pana Samochodzika oraz kilka powieści dla dorosłych przy okazji. Wow, ale przecież właśnie z Pana Samochodzika najlepiej go znamy i one, to właśnie te powieści osiągały najwyższą sprzedaż. Czyli można by powiedzieć, że taki rozkwit jego twórczości to właśnie był ten okres czasu. On już tam pozostał do końca swych dni. Żył tam chyba z 20 parę lat, o ile nie około 30, coś w ten deseń. I poprzez to można powiedzieć, że taka mocna 1/3 jego życia, być może to była ostatnia część, ale najbardziej rozkwitła, najbardziej płodna. Okres, myślę, że mógłby się ze mną zgodzić, w którym czuł się najlepiej. Faktycznie. Faktycznie, bowiem daje do myślenia, że on tak wiele tam napisał i tak wiele z tego było udanych dzieł, jak najbardziej uznanych. Był to też bardzo płodny okres, czyli on się faktycznie tam czuł lepiej, znacznie lepiej i dobrze mu to zdecydowanie zrobiło. Pod tym kątem, jak o tym sobie rozmyślałem przed nagraniem tej audycji, ucieszyłem się, że co prawda późno, ale lepiej późno niż wcale, objawił się przed nim taki model życia, w którym mógłby się czuć spełniony i mógłby się czuć sobą naprawdę.
Ale to jeszcze nie jest punkt programu, gdyż punktem programu jest to, co się stało niedługo później. Zerkam w notatki, kiedy on się dokładnie przeprowadził. Przeprowadził się do Irwałdu w 67. Natomiast 2 lata później poznał tam, uwaga, uwaga, Alicję Janeczek. Tak, i to jest właśnie ta figura, którą wcześniej określiłem mianem kluczowej, jednej z kluczowych postaci w życiu pana Zbigniewa. Alicja Janeczek. To jest zresztą ta sama kobieta, z którą wywiad oglądałem na YouTubie i pozyskałem z tego wywiadu również garść ciekawostek, o których opowiem już niedługo. Garść ciekawostek o autorze. W 69. Cóż za data, 69. Poznał Alicję Janeczek, malarkę i rzeźbiarkę, z którą się związał. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, czy nic wartego jakiejś specjalnej uwagi, kontrowersyjnego, gdyby nie to, że on miał wówczas około lat 40, a ona 17. Czyli taka polska Lolita po prostu trochę. Znaczy, kojarzy mi się z motywem przedstawionym w Lolicie Nabokowa. Jeszcze nie robiłem researchu na tą powieść. Nie wiem, czy to była totalnie wymyślona historia, czy gdzieś tam stały za nią jakieś osobiste doświadczenia pisarza. Niemniej jednak w tym przypadku dostajemy historię jak najbardziej prawdziwą, czyli dostajemy historię znacznie starszego mężczyzny, który wiąże się z znacznie młodszą dziewczyną po prostu. Przypadają sobie oboje do gustu i zaczynają ze sobą po prostu żyć. Kontrowersyjna bardzo rzecz dla jednej osoby, która sprawiła, że przez początkowy okres Zbigniew ukrywał ten ich romans, początkowo określając, że ona jest jego asystentką, czy powiedzmy gosposią. Dopiero jednakowoż po 2 latach zdecydował się zaoferować jej, czy zaproponować, żeby zamieszkała z nim po prostu otwarcie już w tym Jerzwałdzie. Na co ona przystała i co ciekawe, mieszkali już razem do końca swych dni. W jednym z cytatów czytamy tak. Została jego kochanką, gospodynią domu, muzą. To jest cytat z jednej z tych książek o Zbigniewie Nienackim, których tytuły wspominałem wcześniej. Tu konkretnie pozycja Piotra Łopuszańskiego. Mieszkali razem do śmierci pisarza. Ogólnie razem byli ze sobą 27 lat. Kolejny punkt ilustrujący, jak to był udany okres w jego życiu. Swoją drogą ciekawe, że on też do końca swoich dni właściwie nie rozwiódł się z żoną nadal. To jest w ogóle też intrygująca ciekawostka, że tego nie zrobił. Oczywiście naturalne i zrozumiałe były zwady i wrogość pomiędzy żoną a ową Alicją. Podobno żonie to minęło. Gdzieś natknąłem się na informację, że z biegiem czasu ona jakoś to przełknęła i utrzymywała ze Zbigniewem już takie bardziej przyjacielskie stosunki, nawet odwiedzała go w tym Jerzwałdzie na Mazurach co jakiś czas, przyjeżdżając na tydzień, dwa, w którym to czasie Alicja odsuwała się taktownie gdzieś na dalszy plan, żeby nie dochodziło do jakiejś sesji. Interesujące. Jeżeli to prawda, to interesujące, że tak to pogodzili ze sobą. Taki prawdziwy, no niemalże trójkąt, niemalże. Ale co ciekawe, wiarygodności tej hipotezy dodaje trochę fakt, że również syn państwa Nienackich nie odwrócił się od ojca, tylko również do niego przyjeżdżał. Poniekąd dlatego, że podzielał jego pasję, jedną z jego pasji, mianowicie pływanie. To była jeszcze jedna pasja, o której nie wspominałem dotąd w audycji. Pływanie. O tym zaraz też więcej opowiem. Ale też syn ów pomagał pisarzowi aktywnie w pracy.
dowożąc mu, dostarczając potrzebne materiały, książki różnorakie z uniwersytetu, które były potrzebne do konstruowania powieści, szczególnie prawdopodobnie tej Dagome Judex, a może i innych. W czym Alicja Janeczek twierdza, że ów syn mocno się przyczynił do pomocy, do wsparcia ojca w tej literackiej pracy. To jakby uwidacznia, że rodzina nie odwróciła się od niego, pozostała przy nim, jakoś to się wszystko zazębiło, jakoś potrafiła razem koegzystować. Dosyć interesujące. Najbardziej jednak interesujące jest to dla mnie, że on z tą Alicją, z 17-letnią wówczas, przeżył tyle lat. To też o czymś świadczy, bo przecież jakby im się nie układało, to by się rozstali. A jednak byli tak długo ze sobą razem. O czym to świadczy? Być może, kto wie, być może odnalazł miłość swojego życia i być może nazywanie jej mianem co najwyżej kochanki nie byłoby zbyt przemyślanym czy trafnym, czy najtrafniejszym. Co dalej? Pisarz pisał do śmierci, jak wspominałem wcześniej. Pozostawił na przykład ponad 60 stron maszynopisu jednej z powieści, nad którymi pracował wówczas, współczesnego romansu pod tytułem Dziewczyna z motelu. To, że pisał do końca swych dni, to tak jak już mówiłem w Molium, też daje do myślenia, że jak żywotna to była pasja dla niego oraz z drugiej strony mam teraz na końcu języka. Chodziło mu, jak sprzyjały mu warunki, w których się znajdował. Te Mazury, ten Jeżwałd, dom nad jeziorem, tamtejsza atmosfera wiejska. Chociaż z drugiej strony warunki były spartańskie. On tam początkowo nie miał prądu, nie było tej całej infrastruktury wodociągowej. Wody trzeba było brać ze studni i czerpać. Kanalizacji nie było. Czyli było dosyć ciężko, drogi były zimą nieprzejezdne, co tam sprawiło, że skłoniło Zbigniewa do zakupu takiego samochodu, wozu z napędem na 4 koła. No ale jednak żyli i tyle lat ze sobą przeżyli. Do końca swych dni. Ciekawe, ciekawe. Faktycznie jawi się ona jako, Alicja, jako taka muza pisarza. Zresztą, ją również opisał gdzieś tam w serii o Panu Samochodziku jako Martę, jako postać Marty w Nowych Przygodach Pana Samochodzika, swoją drogą. Dalej. Jeżeli chodzi o samą Alicję Janeczek, to ona powiedziała dosyć intrygujące słowa. Jak wcześniej nadmieniłem, ona była właściwie, chyba nadal żyje wśród nas. Również ciałem. Była malarką i rzeźbiarką, ale z biegiem czasu zaprzestała rzeźbić i wówczas skupiła się, jak sama mówi, cytuję, na monitoringu i śledzeniu samej siebie jako obiektu. Zupełnie wyrwane z kontekstu słowa, których bym się zupełnie nie spodziewał, w ogóle zrobiły na mnie wrażenie, gdyż bardzo mi się kojarzą z konceptem obserwatora, z takim filozoficznym duchowym konceptem postrzegania siebie równolegle, nie tylko jako bohater, jako jakby ja jestem sobą, ale również ja obserwuję siebie samego, jak gdybym był własnym obserwatorem. Koncept, o którym pisał już Henry Thoreau w Waldenie. Możesz o tym posłuchać również w Molium, cyklu waldenowskim. Kilka rozdziałów wręcz już z obfitymi garściami przemyśleń, refleksji, inspirowanych zbiorem esejów filozoficznych pod tytułem Walden XIX-wiecznego myśliciela amerykańskiego Henry'ego Thoreau. I on tam właśnie również wspomina o dokładnie tej postawie, którą można by tak określić jako monitoring i śledzenie samego siebie jako obiektu. To mnie zaintrygowało. Chętnie dowiedziałbym się czegoś więcej. Kto wie, co skłoniło panią Alicję do takiego sformułowania, co ona pod tym rozumiała,
To jest dosyć taki ciekawy dla mnie temat, który bardzo bym chciał zgłębić. Dalej. Dowiadujemy się z tego wywiadu z Alicją garści różnych ciekawostek na temat autora. Między innymi dowiadujemy się, że on jej czytał. Co prawda może nie konsultował z nią książek, różnych decyzji swoich literackich, ale czytał jej swoje książki, bacznie obserwując jej reakcje, jej feedback jakby, jak ona reagować będzie emocjonalnie czy uczuciowo na to, co czyta. Czego jeszcze się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że to właśnie ona zaszczepiła mu żeglarską pasję. Że to właśnie od niej połknął pływackiego bakcyla, co doprowadziło go do tego, że zakupił jacht klasy Orion o nazwie pan samochodzik. Haha. Zrobił patent sternika jachtowego i sobie tym jachtem pływał po Mazurach, udając się często na takie wysepki Bukowiec i przylądek Sandacza, żeby obserwować turystów. Alicja stwierdza, że Zbigniewowi dobrze się myślało na wodzie. Jestem w stanie to zrozumieć. Co dalej? W ogóle to tak klimatycznie brzmi. Pływać. W ogóle jak malowniczym, jak tak o tym pomyśleć, jak malowniczym musiał być dla niego ten okres życia, ten najbardziej kwitnący, nie tylko twórczo, co jakkolwiek. Wszystko to się spaja, scala w spójną całość. Kiedy wyobrazić sobie takie życie tam na Mazurach, spokojne, takie sielskie niemalże, gdzie sobie żyjesz w małej wsi, w lokalnej, kameralnej społeczności, otoczony przyrodą, jezioro praktycznie rzut kamieniem, dosłownie, od twojego domu, od progu. Pływasz sobie jachtem po obszernych wodach Mazur. Koi cię kołysząca woda, to powietrze, bryza, to wszystko. To musiało niesamowicie wpływać na niego. Nic dziwnego, że to był najbardziej płodny okres w jego twórczości. Tak bardzo efektywny. Różne powieści, które odniosły najbardziej spektakularny sukces z jego dorobku. Nic dziwnego. Jeszcze towarzystwo tych jego pasji absolutnych, czyli woda, pływanie, ale i twórczość literacka, ale i Alicja sama w sobie, bo to była jego pasja, również się to określa w ten sposób przecież. Nie ma w tym przesady, jeżeli oni żyli ze sobą 27 lat. To musiała być jego pasja. Miłość, namiętność, jakkolwiek. Chociaż czy namiętność może utrzymać kogoś razem przez tyle lat? Sama namiętność stricte. Więc to, plus jeszcze jedna pasja, psy. Dowiadujemy się, że kochał psy i miał zresztą takie pieski ze sobą. Tam w Wierzwałdzie. Co dalej? Dowiadujemy się, że pisał na maszynie. Codziennie, co ciekawe, znowu pojawia się ten motyw codziennego pisania, który to motyw częstokroć przywołują różne postacie piszące czy to zawodowo, czy amatorsko, postacie piszące o tym, jak zacząć pisać, o dobrych nawykach. Niedawno czytałem artykuł z takiego bloga Zen Habits, napisanego przez Leo, autora tegoż bloga, w którym autor pisze, właśnie przedstawia garść porad o tym, jak pisać. Między innymi pisze o właśnie o niesamowitym potencjale nawyku codziennej praktyki, żeby codziennie coś pisać, obojętnie co, nawet choćby przez kilkanaście minut, ale żeby pisać. Nie jest ważne co, mniej ważne co piszesz, ważne jest przede wszystkim to, że to robisz. Że wykonujesz czynność pisania, że coś tworzysz, że przez ten x czasu, kilkanaście minut co najmniej, koncentrujesz się na pisaniu i tylko na pisaniu, angażujesz swój umysł w to, żeby tworzyć. To niesamowicie umacnia, rozwija twoją praktykę, winduje ją w górę. O tym samym zresztą wspominała autorka
takiej trylogii o wampirach. Jakże nazywa się ta autorka? Teraz jej nie wspomnę. To w ogóle jest gdzieś jeden z punktów na przyszłe rozdziały Molium. Ale teraz znowu mam na końcu języka, jak ona się nazywała. To jest taka postać, którą poznałem jakiś czas temu poprzez jakąś tam anglojęzyczną audycję i dowiedziałem się, że ona napisała, czy raczej jest w trakcie pisania powieści o wampirach, o której marzy, żeby tą powieść wydać, gdzieś wyprowadzić na rynek. I okazuje się, że z biegiem czasu udało jej się zapoznać odpowiednie osoby, nawiązać kontakty i napisała też pierwszą część, już wiedząc, że to w ogóle będzie trylogia, będą dalsze części. I tak owa osoba o tajemniczej tożsamości, być może w dodatkach dorzucę, choć już teraz nie pamiętam, ona również wspominała potęgę tej rady pisania codziennego. Gdzieś tam w wielu miejscach tak naprawdę odnajdujemy ten koncept pisania codziennego. Odnajdujemy go u autora, tak wspominam teraz, gdzie niedawno o tym również słyszałem, to przeczytałem o tym u autora takiego obszernego eseju Etyczne implikacje eternalizmu. Taki był chyba tytuł tego eseju. To był anglojęzyczny esej, na który natrafiłem robiąc research wokół książki 17-latek, o której też niedawno opowiadałem w Molium. Tam właśnie zresztą wspominam o tym eseju. Co ciekawe, ja faktycznie zagłębiłem się bardziej w temat, w lekturę tegoż i również przyjrzałem się osobie autora tego eseju. I autor stwierdza, że on właśnie tych esejów napisał całkiem sporo. Ja nie wiem już, czy kilkaset nawet, czy ile, ale powodem, dla którego on ich tyle napisał, że mu się to w ogóle udało i w którymś momencie doprowadziło go to do takiej sytuacji, gdzie mógł je opublikować w formie takiej strony internetowej, gdzie dzięki tej stronie te eseje stały się dostępne dla mnóstwa osób, były przydatne tym osobom, są do dziś. Ale jak on zbudował ten cały dorobek tych być może już nawet kilkuset, czy nawet więcej esejów, to zbudował go poprzez to, że w szkole czy na jakimś kursie miał takiego nauczyciela, który zachęcał do takiego nawyku pisania bodajże raz w tygodniu jednego eseju. To co prawda nie było pisanie codzienne, ale już wystarczyło, żeby wykuć sobie pewien nawyk, który tak się utrwalił w owym mężczyźnie, że postanowił go kontynuować również po zakończeniu tegoż kursu czy szkoły. Tak mu się to spodobało, weszło w krew. I w następstwie zbudował realny, namacalny dorobek rzeczy, które mogły być bardzo przydatne i nadal są przydatne dla wielu innych ludzi. Wystarczyło ich po prostu opublikować. O tej potędze pisania codziennego wiele osób wspomina. Tak samo i tu dowiadujemy się, że Zbigniew pisał codziennie. Wstawał około 7-8 rano i pisał. Po śniadaniu, później oddawał się popołudniowym drzemkom i pracował również nocami. Szczególnie poprawiając na przykład owe wspomniane już dzieło Dagoma Judex. Czyli dosyć aktywnie spędzał czas na tych Mazurach. Poza tym oddawał się relaksacyjnym spacerom po lesie. To też musiało być świetnie witalizujące. W ogóle świetny, świetny malowniczy. Robi na mnie wrażenie, oczarowuje mnie taki model życia. Tak malowniczego. Te wody, lasy, sielska atmosfera kameralna. Choć nie było aż tak sielsko. Dlatego, że w którymś momencie poprzez swoje pisarstwo on jakby zraził do siebie współmieszkańców tej osady. Mianowicie stało się tak dlatego, iż on w swoich powieściach dla dorosłych, może nie tylko tych,
obficie wzorował się, czy czerpał, żeby tworzyć jakby tło tych akcji, tych powieści, czy tło, czy jakby inspiracji do tworzenia postaci, to obficie czerpał z tego, co otaczało go w rzeczywistości. A więc otoczenie, czy świat przedstawiony w jakiejś powieści, na przykład w jednej z tych powieści dla dorosłych, potrafiły przypominać do złudzenia ową osadę, w której się w której zaczął żyć po prostu na Mazurach. Czyli Jerzbałt. Do złudzenia. I teraz nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie to, że on użył tego tła do bardzo, bardzo takich, no wręcz część ludzi bulwersujących wydarzeń, akcji, mianowicie. Zresztą zacytuję, bo tu mam świetny cytat na to. Przewijam. Tutaj mówimy o powieści Raz w roku w Skiroławkach. Tak, fantazja erotyczna autora osadzona w łudząco podobnym do Jerzbałdy środowisku. Przez co został określany mianem niektórych krytyków, mianem wyłudzonego erotomana. I ten cytat, o którym mówiłem, to, że bohaterowie tej powieści seks uprawiali wszędzie i bez żadnych zahamowań. Natomiast tytułowy raz w roku wszyscy mieszkańcy wsi, wiedzeni nieznanym instynktem, zbierali się w starym młynie i tam dokonywali rytuału mieszania krwi. Zresztą cytat z artykułu pod tytułem Seks w Wielkim Lesie. Tak. No, trudno się dziwić, że w następstwie takiego obrotu spraw współmieszkańcy tej osady zaczęli być nastawieni do autora, eufemistycznie mówiąc, nieprzychylnie. Tak, taki psot. Ale później podobno im przeszło i wybaczyli mu to. Generalnie gdzieś tam dobrze się zapisał w historii. Co dalej? Po czym notatki? Co jeszcze mógłbym powiedzieć z ciekawostek? Ulubione potrawy. O, tak, dowiadujemy się. Alicja wspomina o ulubionych potrawach pisarza. A były to naleśniki oraz ołatki, tak zwane, z jabłkami. Przepadał również za słodyczami. Poza tym pijał dużo kawy, jak i herbaty, po prostu naprzemienne. Tak jak ja. No i był w Mongolii przez okres około 2 tygodni, chociaż nie wiem po co, jakaś kwestia, sprawa w interesach podobno. Też taki smaczek. Jeżeli chodzi o materiały do tego rozdziału Molium, to wspominałem już o wywiadzie z Alicją Janeczek przeprowadzonym w Iławie 18 czerwca 2011 roku. Dołączę oczywiście na YouTubie. To około 40 paru minut bodajże trwa. Można sobie obejrzeć, posłuchać pani Alicji opowiadającej o Zbigniewie, wspomnienia. Tam, jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana pogłębianiem researchu na temat Zbigniewa, to garść nowych nazwisk, za którymi warto podążyć, pośledzić detektywistycznie, znajdziesz w tym wywiadzie jak najbardziej. Co ciekawe, dołączę też linki do innych artykułów. W jednym z tych artykułów szczególnie polecam zapoznanie się z całą, no, niemałą ilością zdjęć, fotografii, zarówno starych, czarno-białych, jak i bardziej współczesnych, na których możemy zobaczyć m.in. ów jacht, pan samochodzik, klasy Orion, którym Zbigniew pływał po mazurskich wodach. Możemy zobaczyć dom ów słynny, w którym mieszkał z Alicją Janeczek, mając jezioro zaraz tutaj za pasem. Dosłownie na jednym ze zdjęciu wręcz widać to jezioro, jak bliziutko jest tego domu. To jest niesamowite. Co jeszcze możemy zobaczyć na tych zdjęciach? Możemy zobaczyć epickie zdjęcie, bardzo interesujące, gdzie na jednej fotografii widzimy Zbigniewa, pana Zbigniewa i jego żonę Helenę oraz Alicję młodziutką. Ciekawa fotografia. Ciekawa. Chciałbym poznać jej genezę i w jakich okolicznościach ona powstała. W ogóle to Zbigniew był uważany za kobieciarza. Swoją drogą. I co ciekawe, jak poznali się z Alicją, to
Alicja uległa takiemu wrażeniu, być może celowo zainscenizowanemu przez Zbigniewa, że on jest jakimś tajemniczym szpiegiem wręcz. Cóż jeszcze? Na tych zdjęciach czy tam coś jeszcze ciekawego było? Teraz już nie pamiętam, może też nie będę zdradzał niespodzianki, po prostu warto sobie obejrzeć, tych zdjęć sporo jest, mi się miło je oglądało. Zresztą, widziałem tam też, teraz mi się przypomniało, inną łódź, która mogłaby być pierwowzorem łodzi występującej w jednej z części Pana Samochodzika. Takich smaczków dla fanów tam pewnie sporo by się znalazło. Więc tyle myślę słowem o Zbigniewie Nienackim na dziś. I o Panu Samochodziku, serii, jak i konkretnej pierwszej powieści, pierwszej przygodzie Pana Samochodzika, wydanej również pod tytułem Pozwolenie na przywóz lwa, gdzie poznajemy, stykamy się po raz pierwszy ze sobą Tomasza, studenta historii sztuki, jednocześnie dziennikarza, który rozwiązuje swoją pierwszą zagadkę, trafia na swoją pierwszą eskapadę. Dużo się o nim dowiadujemy tak naprawdę, choć książka niepozorna. I tym samym chciałbym na zwieńczenie dzisiejszego rozdziału Molim, już tak tradycyjnie, przeczytać sobie jeden z moich dawnych wierszy. Wiersz, który napisałem 2 stycznia 2003 roku pod tytułem 10.51. Kto wie, prawdopodobnie o tej po prostu godzinie go napisałem, czy zacząłem pisać. Z braku pomysłu na lepszy tytuł, nadając taki. 10.51. Twój głos odpłynął w toń oceanu. Czy odnajdę cię w odbiciu księżyca? Odeszłaś za mórz niewiadomą ilość. Niezmierzone stoki gór rozpaczy. Nie wiem, gdzie cię szukać. Obudziłem się bez ciebie. Tylko cień twego głosu każe mi wierzyć w to, iż kiedyś znów się spotkamy. Lecz w zamęcie za oknem słabnę i niknę. W zamęcie za oknem widzę ciebie ze mną na drugim brzegu ostatniej rzeki. Widzę ciebie ze mną. Kiedyś będziemy razem znów. Głos powróci. Tym na swój sposób klimatycznym wierszem, bo właśnie dlatego go wybrałem, gdyż odczułem go jako klimatyczny, chciałbym zwieńczyć dzisiejszy rozdział Molium z życia Mola Książkowego, życząc Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy, w zależności od koordynatów czasowych, w jakich się teraz znajdujesz, dziękując Tobie również za czas cały, jaki spędziłeś lub spędziłaś ze mną w dzisiejszej audycji, zapraszając do odsłuchania kolejnych jej rozdziałów. Mówił Thomas Lee.